Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na spotkaniu promocyjnym, ale dyskusyjnym przede wszystkim. Mam nadzieję, że ciekawym intelektualnie na temat książki 100 godzin samotności albo Rewolucja październikowa nad Wisłą, której autorem jest Pan Marek Jurek. Witamy naszego autora. Dzień dobry. Ta książka ukazała się dzięki wydawnictwu Dębogóra, w serii Biblioteki Kwartalnika Christianitas. Zachęcam Państwa, żeby sobie kliknąć na christianitas.org do zakładeczki książki, zobaczyć, jakie książki w ramach naszej pracy w Kwartalniku Christianitas się ukazują. Także zachęcam do tego, żeby wejść na stronę wydawnictwa Dębogóra, niewątpliwie jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze, katolickie i konserwatywne wydawnictwo w Polsce. Dużo książek, które są całkowicie unikalne intelektualnie, jeśli chodzi o polską debatę publiczną. Książka Marka Jurka doczeka się już wielu recenzji, omówień, różnych komentarzy, ale najlepiej jest o książkach też rozmawiać bezpośrednio, dlatego są z nami dyskutanci, dwaj ważni polscy pisarze współcześni, pan Bronisław Wilsztajn. Dzień dobry. A także pan Rafał Ziemkiewicz. Mam nadzieję, że tak dwóch znakomitych komentatorów podprowadzi nas też pod lepsze zrozumienie spraw, jakie zostały w tej książce zawarte. Ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że dla mnie jest to chyba najważniejsza książka publicystyczna, jaką zdarzyło mi się przeczytać w tym roku. Szczególnie z tego względu, że nie jest to ani traktat, byśmy powiedzieli, abstrakcyjny traktat politologiczny, ani nie jest to też po prostu kronika wydarzeń, ale autor dokonał pewnej takiej dla mnie wybitnej metodologicznej sztuki, to znaczy zdołał od wydarzeń pewnych konkretnych, szczegółowych, przejść do takiej refleksji, która byśmy powiedzieli jest refleksją o zasadach polityki, o zasadach działania państwa, i to jest rzeczywiście coś, co w polskiej literaturze politycznej jest czymś charakterystycznym, czymś bardzo wartym zauważenia. Jeszcze może ja się przedstawię, nazywam się Tomasz Rowiński i będę dla Państwa tę naszą dyskusję moderował. Chciałbym teraz prosić o zabranie głosu autora, o krótkie wprowadzenie do tej naszej dyskusji. Myślę, że jednak jest to konieczne, żeby autor ze swoją książką nam się przedstawił, zaprezentował. Bardzo dziękuję. No ja przede wszystkim dziękuję gospodarzom z Galerii Delfiny, którzy nas tutaj goszczą. Oczywiście witając wszystkich tu obecnych, też pozdrawiam tych, którzy nas oglądają w sieci, korzystając z transmisji również zorganizowanej przez organizatorów. Ogromnie się cieszę, że posłucham, co o mojej książce powiedzą. Mam nadzieję, że czegoś się nauczę i wyciągnę krytyczne wnioski z tego, co powiedzą Bronisław Wilsztajn i Rafał Ziemkiewicz, wybitni pisarze, którym ja nie jestem, i publicyści również bardzo wybitni, którym z kolei ja też jestem. A założenie tej książki było bardzo skromne. Znaczy, ja uważałem, że wtedy, kiedy rozgrywały się te wydarzenia masowych tych rozruchów, wystąpień antykonstytucyjnych po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego 22 października ubiegłego roku, uważałem, że trzeba te wydarzenia opisać i zacząłem w miarę systematycznie je relacjonować, potem jeszcze raz przeglądając to i składając w tą całość, którą w tej książce zebrałem. Uważałem, że trzeba napisać przede wszystkim o tym, co się nie stało. Dlatego, że kroniki się pisze o wydarzeniach, no ale niestety czasem jest tak, że zaniechania są jeszcze ważniejszymi wydarzeniami, chociaż najłatwiej umykającymi opinii publicznej. Ja, jak wielu z nas, wtedy obserwowałem te wydarzenia i na ulicach pod moim kościołem Świętego Klemensa na Woli i w mediach, i z pewną konsternacją patrzyłem nie na to, co się dzieje dzisiaj w całym świecie zachodnim, do którego w końcu należymy,
to znaczy na te masowe wystąpienia aborcyjne, tylko na brak reakcji po stronie tych, od których bym go oczekiwał. Uważałem, że ten moment trzeba utrwalić, pokazując jego źródła, to co stało się potem, jednocześnie spisując wszystkie rekomendacje, które jako człowiek mający jakieś doświadczenie polityczne uważałem za właściwe, dlatego że publicystyka, przynajmniej ja taką zasadę wyznaję, nie tylko powinna opisywać rzeczywistość i dostarczać czytelnikom tych satysfakcji wszystkich z tego, że o, ktoś wyraził nasze uczucia, tak, o, my dokładnie taką sprawę widzimy, myśli tak jak my, ale publicystyka powinna zawierać sugestie publiczne, postulaty wskazujące opinii publicznej, czego właściwie oczekiwać od tych, którzy nas reprezentują. No i to był taki zamiar. Natomiast o tym, na ile się udał, co właściwie z tej książki jako czegoś, co ja już oddałem czytelnikom wynika, no to też mam nadzieję, że będę wiedział więcej po naszej wspólnej rozmowie. Ja bym chciał zachęcić panów do tego, żeby panowie dyskutowali tak, dzisiaj, to znaczy, żebyśmy tego nie odpowiadali. Ja będę dyktował pytanie, panowie będą odpowiadać. Zachęcam do tego, żeby wchodzić w jakieś głosy, być może polemiczne między sobą. Może zacznijmy od pytania w ogóle podstawowego, to znaczy, czy rzeczywiście w październiku 2020 roku mieliśmy do czynienia z rewolucją październikową. No to jest bardzo mocne sformułowanie, nawet jeżeli jest to rodzaj metafory, no to odnosi nas to do bardzo konkretnych skojarzeń historycznych i do wielkiego dramatu historycznego, tak moglibyśmy powiedzieć, rewolucyjnego. Co panowie o tym sądzą? Czy to jest rzeczywiście były wydarzenia tej rangi, że można mówić o rewolucji? Czy były to po prostu jakieś polityczne, jakby to powiedzieć, podskoki tylko? Analogia historyczna jest zwodnicza, bo tego, co później nazwano rewolucją październikową, tak naprawdę nie było. Nie była to przecież żadna rewolucja, tylko wewnętrzny przewrót, zamach stanu i na stosunkowo niewielką skalę w sytuacji wielkiego chaosu, który wtedy nastąpił. I jeśli w październiku mieliśmy do czynienia z jakąś próbą takiego wewnętrznego przewrotu, to myślę, że ona się nie udała, więc tutaj nie można tej akcji uznać za jakiś wielki sukces. Natomiast na pewno mieliśmy do czynienia z pewnym spiętrzeniem tendencji, które narastały, właściwie cały czas istnieją, ale tutaj z powodu epidemii, z powodu tego, że bardzo wielu młodych ludzi nie miało gdzie pójść, bo szkoła zamknięta, do kina nie można, nawet na bulwary Wiślane nie można i właściwie wypchnięto ich w ten sposób na ulicę, że jedyne co mogli zrobić, to przyjść i zasilić te demonstracje, nadając im, że tak powiem, mięsa, no bo tam szkieletem oczywiście były kadrowe organizacje rewolucyjne, które od dawna istnieją, ale że w momencie, kiedy zwracam uwagę, że ta rewolucja pani Lempart się skończyła w momencie, kiedy otworzono galerie handlowe. W tym momencie się już jakby ten ruch wrócił do swoich kadrowych korzeni. Niemniej oczywiście ja bym tego nie lekceważył, bo być może był to taki być może jakiś ostatni dzwonek pokazujący, z jaką skalą barbarzyństwa mamy do czynienia, po prostu, z jaką skalą odrzucenia wszelkich norm przyzwoitości i właściwie z jaką łatwością jest to przyjmowane przez sfrustrowanych liberałów, takich ze szkoły Michnika, którzy jeszcze chcieli zachować pozory, którzy udawali, że oni są lepsi, bo wykształcenie posiadają, ponieważ 1000 lat kultury europejskiej, tam różne Woltery przez nich gadają i tak dalej, a tu nie, chamska, prymitywna baba, po prostu jakim najgorszymi wiąchami jadąca, plus zdziczałe dzieciaki, które się nie zdziczały, tylko po prostu te, które chyba nie miały nigdy możliwości zapoznać się z jakimiś normami, czy nie otrzymały takiego wychowania, jakie otrzymywały poprzednie pokolenia, no bo same się wychowywały na smartfonach i to jest oczywiście osobny temat, który być może jego pominięcie jest jakąś pewną słabością książki, ale
Ja czytałem troszkę jakby tak pod kątem właśnie pewnej bezradności intelektualisty wobec barbarzyństwa. To znaczy, bo to jest takie pytanie, co robimy w takiej sytuacji? No, logika prosta, która ja bym hołdował, albo ten z racji na swoje plebejskie korzenie, to jest po prostu, jak masz do czynienia z chamem, to też musisz być chamem. Bierz widły, bierz grabie, wal w łeb, oczywiście w sensie przenośnym, zejdź na ten poziom, bo inaczej nie wygrasz. Natomiast pytanie, czy można jednak w takim razie radzić sobie intelektualnie z tym zjawiskiem, być ponad tym wszystkim, zinterpretować je, rozłożyć na części, wskazać winnych, czy taka praca ma sens? No, zapewne ma, w każdym razie choćby dlatego, że taka książka powstaje, która jakby w szczegółowo w rozmaitych aspektach, bo wiem, że to jest no, pewnie potroszę dzieło przypadku, to znaczy skutek pracy w określonych warunkach, w określonych redakcjach, na określonych objętościach, ale to, że ta książka ma formę takich szalenie krótkich w większości, jest kilka dłuższych artykułów, ale takich szalenie krótkich felietoników, komentarzy, z których zresztą wiele pamiętam na bieżąco z Tygodnika do Rzeczy, bo część z nich tam była właśnie publikowana, to, że ta książka jest jakby taką mozaiką, nie wiem, z różnych szkiełek pokazujących punktowe wydarzenia, takie bardzo punktowe, co tam, co nie wiem, jakaś pani Gotowalska napisała w jednym tym, czy co się zdarzyło w innym wydarzenia z różnego tygodnia i to się układa w jakąś taką tak naprawdę w jakąś taką syntezę rzeczywiście. Syntezę walki z barbarzyństwem i próby ocalenia wartości, próby ocalenia formy jakiejś, tak mówiąc, klasykiem. Próby zachowania, nie poddawania się temu, nie wejściu na ten sam poziom. Dla mnie to jest najbardziej fascynujące w tej książce, bo z jednej strony oczywiście moja dusza się burzy, że to tak, że to na nic, no nie ma sensu dyskusja z Martą Lempart, prawda? I nie ma sensu dyskusja z profesor Iwasiów, która jest profesor i przewodniczącą Nagrody Nike, ale wychodzi i rozpływa się, jaka ona jest szczęśliwa, że ktoś tak dosadnie powiedział, tak od serca, tak. I cały ten, oczywiście ona była symbolem zachowania przez całego salonu, mnóstwa intelektualistów. Więc jeśli, wracam do tego, jeśli ten przewrót bolszewicki był początkiem czegoś, to może tutaj rewolucja, nie wiem czy jest dobrym słowem, ale to, co rzeczywiście jest centralną częścią większości tych centralnym tematem książki, najwięcej tych się tutaj skupia wokół tego wylewu barbarzyństwa, to w jakimś sensie moim zdaniem to nie jest początek, to jest raczej koniec. Jest to koniec formacji, z którą ja jakieś tam też skromny w tym miałem udział, wojowaliśmy od wielu lat, czyli tym, co nazwano Michnikowszczyzną. Nie ja wymyśliłem tę nazwę. Ale jeśli się zobaczy tę drogę od czasów, kiedy głosem tego był, nie wiem, redaktor Turowicz czy profesor Geremek, a dzisiaj się ma redaktora wojewódzkiego czy Lisa i Martę Lempart jako przeciwnika, i gdzieś te wszystkie tuzy intelektualne tak naprawdę przyłączają się do takiego kompletnego zwyrodnienia, to Marek Jurek ze swoimi intelektualnymi komentarzami właściwie zostaje sam na placu boju, bo to nie ma z kim gadać. To jest tylko diagnozowanie, to jest tylko stwierdzanie pewnych faktów. Powiem się, zastanawiałem nad tą książkę właściwie i doszedłem skoro, że tak, to jednak ma sens, ponieważ te wszystkie ekscesy się rozlezą, a książka zostaje, czyli wrzaski przemijają, już to widać, prawda, już się przewaliło, rozładowało, już tam któraś kolejna manifestacja była bardzo, bardzo skromna, potem następna poszła już w całkowite zdziczenie, ale to też już nie jest to się jakoś przewala i z tego nie zostanie nic. Natomiast z diagnozy, którą tutaj mamy, zostaje coś, bo fakty zostają co najmniej zapisane, a zostają zapisane jeszcze zanalizowane. Także odpowiadając na to, tak, to nie jest przewrót październikowy, to jest raczej jakby ten
puczy Jana Ewa, można powiedzieć, tak, jeżeli szukać akurat w tej sferze językowej analogii. Prosił jeśli można, no to mamy się spierać, to się będziemy spierali. Otóż, jeżeli chodzi o rewolucję październikową, to rzeczywiście ona zaczęła się od, wydawałoby się, nieznaczącego wydarzenia, które nawet w Piotrogrodzie ówczesnym nie zostało rozpoznane. Ludzie nie wiedzieli, co tam się stało. Ktoś tam zdobył ten płat dużo i tak dalej. Knajpy działały jak działały, ludzie chodzili na spacery, tak? A jednocześnie, ale jednak, bolszewicy mieli rację. To był początek rewolucji, która zmieniła oblicze świata, naprawdę. Niestety, ale to jest zupełnie inna sprawa. I teraz, jeżeli odwołujemy się do tego, ja zupełnie inaczej widzę tą książkę, zupełnie inaczej. Otóż, o czym jest ta książka, ma jakby parę wymiarów, zacznę od zachwytów. Ja jestem w ogóle też zdumiony, że się udało tak spójną książkę zrobić z pojedynczych rzeczy. Ja w ogóle, znaczy wiem o tym, ale gdyby mi ktoś to powiedział ex post, to bym nie uwierzył, bo to są takie przybliżenia, ale te przybliżenia tworzą bardzo spójny obraz tego, co się działo. A co się działo i dlaczego to jest ta rewolucja? Ja bym popatrzył z innej albo z dwóch stron. Najpierw pociągnę ten wątek, o którym Rafał mówił, ale powiem, że to właśnie, ale zinterpretuję to jednak zupełnie inaczej. Otóż to prawda, że to środowisko intelektualnych liberałów przekształciło się w hordę barbarzyńców, tylko że to środowisko intelektualnych liberałów hodowało tych barbarzyńców, budowało dla nich przestrzeń ideową. To nie jest przypadek, że Gazeta Wyborcza została skolonizowana przez krytykę polityczną, że w tej chwili na dobrą sprawę, w sensie ideowym, ona dokładnie jest tym samym, co krytyka polityczna. Wbrew chęciom takich ludzi jak Adam Michnik, ale nie wbrew działaniom. Ponieważ śmiem twierdzić, że wszystkie działania Michnika pierwotne miały wyłącznie polityczny charakter i on nie rozumiał konsekwencji tego głębszych, dalszych, bo robienie z Michnika myśliciela, powiem oględnie, jest lekką przesadą. I w związku z tym, natomiast bardzo sprawny polityk, bardzo różne, można mu różne tam takie sprawności i to, że czasami na bardzo wysokim poziomie, tak już tu przyznawać, no z pewnością nie głębie myślenia. On nie rozumiał, co on uruchamia pewnymi działaniami politycznymi. Tak nie rozumieli ci starzy liberałowie. Tak jak stary Wierchowieński nie rozumiał, że spłodzi młodego Wierchowieńskiego, że odwołam się już do starych analiz. Albo, przepraszam, że wpadam w słowo, albo tak jak głupi Kiereński nie spodziewał się, że hodując bolszewików ale on ich nie hodował, on ich dopuszczał, bo on ich tworzył, a tamci ich stworzyli, to jest trochę co innego. Ale dla mnie ważniejszym nawet elementem tej książki jest, co jest tu rewolucją? Rewolucją jest kapitulacja, tak ją opisuje autor, co do tego, i tutaj mam pewne różnice zdania, no ale to jest na co innego, jest kapitulacja konserwatywnych polityków. Powiedzmy, tych, którzy reprezentują skrzydło konserwatywne. Zresztą w finale książki jest opowieść o tym, że przecież po 68 roku, po tej eksplozji barbarzyństwa na Zachodzie, bo to też była tak opiewana, romantyczna, ale przepraszam bardzo, jak ci nawet, którzy sympatyzowali, taki Baro przyszedł do swojego teatru, gdzie koczowali i nagle odkrył, że oni przerobili na toaletę jego scenę i główną i widownię, no i nie mógł tego przeżyć, ale to było konsekwentne, to też było bardzo konsekwentne. Otóż po tych eksplozjach wszędzie wygrywała prawica politycznie, ludzie wcale tego nie akceptowali, ale politycy się zaczęli wycofywać. W polityce w starciu nie z siłą masy, demosu i tak dalej, nie, z ośrodkami opiniotwórczymi. Zaczęli się wycofywać i zaczął się taka kapitulacja, która doprowadziła, znowu użyję tego określenia, do tego, że prawica europejska została skolonizowana przez lewicę, że w tej chwili na dobrą sprawę różnica ideowa między prawicą i lewicą jest
nie tyle trudno uchwytna, jest w ogóle nieuchwytna, no bo jak patrzę na turystów na przykład angielskich, no to ja nie jestem w stanie zobaczyć, czym oni mają się różnić od tego, kiedy, prawda, dla, jak to, 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 nie pamiętam, który z nich, który ogłosił, to chyba Cameron stwierdził, że podstawową sprawą dla nich to jest są małżeństwa homoseksualne, tak, które trzeba zrobić, prawda, no to jeżeli to jest głównym hasłem konserwatystów, no to ja nie dostrzegam żadnej różnicy, no to, to prawda, a to różnica w tym, jaki procent redystrybuować się będzie nią de facto. Zresztą w ogóle to już też przestało być, bo to jest oportunistyczne. Otóż Marek Jurek właściwie wprost stwierdza, że te wydarzenia, ten październik, pokazał, że z podobnym procesem zaczynamy mieć do czynienia w Polsce. Oczywiście my jesteśmy gdzie indziej. Polscy konserwatyści polityczni są gdzieś, no to jest daleko jeszcze, ta droga jest daleka, ale proces jest podobno, jest ten sam. No i tu jest przestrzeń, wydaje mi się, do dyskusji, czy rzeczywiście tak jest. Z pewnością Marek Jurek zauważył pewien niepokojące zjawisko, które można powiedzieć, nazwać takim odejściem od takich fundamentów ideowych, jak gdyby zatraceniem ich w tej perspektywie takiej doraźnej walki politycznej, w której pozostaje, owszem, pozostaje jednak jedna rzecz, czyli obrona wspólnoty narodowej. To jednak jest tutaj. No tylko, że wspólnota narodowa też potrzebuje fundamentów ideowych. Jeśli ten proces rzeczywiście tak zaczął, no to można powiedzieć, no to mamy do czynienia też z tym zjawiskiem. Oczywiście będzie to trwało dłużej niż rewolucja październikowa, zanim zostanie skolonizowana ta polska prawica, ta polscy konserwatyści, ale jeżeli ten sam ma być kierunek, no to skończy się to tak na zachodzie Europy, że naród polski zostanie bez alternatywy politycznej. Bo tam się nie mają alternatywy politycznej, stąd się pojawiają te ruchy. Więc ja to widzę inaczej, w tym sensie inaczej bym rozkładał, w tym sensie ta książka jest książką podstawową. Jest właśnie pytaniem, czy jak powinny się zachowywać te polskie elity prawicowe i czym w ogóle jest polityka. Czym w ogóle jest polityka, że nie jest wyłącznie grą o władzę, oczywiście nawet, prawda, po to, żeby bronić wspólnoty przed zakusami zewnętrznymi, ale ma być walką o dobrą wspólnotę, o dobre życie, prawda, w tym sensie. No tak, to tyle ja powiem. To ja tylko bym dodał, przepraszam, bo że pociągnę jeszcze troszkę tę myśl, tak, bo to jest rzeczywiście... Dla mnie osobiście, może dlatego, że no, zgodnie z teorią lektury, której mnie uczono na studiach, każdy znajduje w książce, którą czyta, to, co by chciał znaleźć, czego szuka i co mu po głowie chodzi. Dla mnie jest bardzo istotną częścią tej książki wskazanie właśnie w tym takim rozbitym na małe szkiełka eseju politycznym. Nawet bym tak powiedział, że pójdę w metafory, że to jest tak jakby... Wjawi się to jak witraż, ale każde ze szkiełek to jest soczewka, w której jak się zajrzeć, to ono coś bardzo właśnie przybliża i to się wszystko składa na całość. I co z tej całości między innymi wynika? Że tak jak w wielu innych dziedzinach życia jest, polityka nie ma sensu bez perspektywy metafizycznej. Ponieważ to, że politycy, to o czym Bronek mówi, że politycy prawicowi są prawicowi tylko z nazwy i mamy w Unii Europejskiej chadeków, którzy są właśnie za homozwiązkami, zresztą w ogóle nie umieliby się przeżegnać prawdopodobnie. Już nawet nie chcą się nazywać chadekami, bo to już nie modne, tylko partią ludową w tej chwili się chcą nazywać. To wiadomo, z czego wynika. No z tego, że w polityce najważniejsze stało się przechwycenie elektoratu, czyli przechwycenie haseł przeciwnika, bo za hasłami idzie elektorat. Tak? Jeżeli coś jest modne, to, no, to metoda Angeli Merkel, ale też i nie wiem, i Tony Blaira, i wielu innych, że po prostu jeżeli coś się rodzi modnego, to ja, jak Tusk też to próbował przechwycić, że on miał gdzie indziej ambicje, nie w Warszawie, że jak się pojawia jakieś hasło i ludzie, to ja to hasło biorę, to proszę bardzo, to na zasadzie jak Bismarck Ubezpieczenia Społeczne wprowadził, to jest hasło inne, ale ja to biorę, bo to jest hasło, które daje 10-procentowy segment elektoratu i jak ja zabieram opozycji, no tak właśnie Angela Merkel przetrwała 20 lat, jeśli dobrze się nie mylę, czy może nawet dłużej,
ale jednocześnie straciła jakąkolwiek właściwość poza tym, że jest, że tak robią politycy, to już jest bardzo źle. Ale przecież ta książka oskarża, że tych, którzy absolutnie nie mają prawa się wyrzekać metafizycznej perspektywy i trzymania się twardo wartości, nawet jeżeli to jest przeciwko całemu światu, no to okazuje się, że i tu właśnie mamy problem, tak? I to zdziczenie, które się wylało na ulicę, wylało się też także dlatego, że nie miało bardzo jasnego, że nie ma bardzo jasnego, mocnego przekazu, że coś, co jest niepopularne, jest dobre, bo jest dobre po prostu, bo tak wynika z przykazań, bo tak wynika z objawienia, bo tak wynika z różnych innych rzeczy. Nie ma zbyt wielu chętnych do tego, by bronić takiej pozycji. I to jest, no, wydaje mi się, jeszcze dalej właśnie i pokazuje jeszcze bardziej problem, przed którym stoimy. Może Marku. Jedną rzecz wyjaśnię, bo tytuł tej książki, oczywiście już to kiedyś mówiłem, gdzieś mówiłem publicznie, że październik to jest czysty przypadek, dlatego że zdarzyło się to w październiku, więc to można uznać za retorykę i tak dalej. Ale ważniejsza sprawa to jest właśnie rewolucja. Dlatego, że od zawsze właściwie wyznaję to przekonanie takie wilowskie, że trzeba odróżnić paroksyzmy rewolucji, czyli te przewroty, tak jak pucz Lenina, no, że przyszli ci czerwonogwardziści, usunęli straże przed Pałacu Zimowego, żadnego tam walenia kraty nie było i niczego, i trzeba odróżnić te paroksyzmy od tego, co się zaczyna dziać, że to jest element dłuższego procesu. No, Tocqueville mówi, że wszystkie przewroty te rewolucyjne we Francji to był element jednego długiego procesu zmieniania kraju, zmieniania społeczeństwa, ale w tytule w istocie nie o to chodzi, bo tak rozumiem rewolucję. Mi chodzi o dwie rzeczy. Nie o to, że to, co się zdarzyło, jest podobne do puczu Lenina, do przewrotu październikowego. Ja bym o jednym podobieństwie Bronek mówił, to jest rewolucja 68 roku, przy czym jak spojrzymy na Stany Zjednoczone, to właściwie ta rewolucja 68 roku, powiązana z tak zwanym ruchem antywojennym, osiąga swój polityczny cel, czyli no, ewakuację ambasady w Sajgonie i sprzedanie Republiki Wietnamu w 75 roku. W trakcie tej rewolucji, bo to był zbieg różnych ruchów, już było orzeczenie Sądu Najwyższego, wyrok Roe versus Wade, czyli legalizacja aborcji w zupełnie pozaparlamentarnej procedurze, ale tak naprawdę już 5 lat potem zaczyna się rewolucja reganowska w 80 roku, bo my często te moduły widzimy zupełnie oddzielnie, a to jest niemal na styk, ten krótki interwał Forda i Cartera, to jest parę lat, i nagle zaczyna się rewolucja. Wygrywa się politycznie, ale skutki tamtej rewolucji, szczególnie obyczajowej, bo geopolityczna, Ameryka się odbudowała, ale społeczeństwo się trwale zmieniło. No i drugi przykład, który dla mnie istotny, no to jest no, celne zdanie Lenina, że bez próby generalnej 1905 roku nie byłoby Wielkiego Października. I to jest, mówię, i z tego punktu widzenia, jeżeli porównamy te wydarzenia, które ja niestety odbieram pod wielu względami jako, no, przykro to mówić, ale jako załamanie się konsensusu wojtyliańskiego w Polsce, tego, na czym budowaliśmy moralnie, właściwie nie tylko wolne państwo, ale drogę do niepodległości w latach 80. i potem no, przez pierwsze kilkanaście lat, w imię czego walczyliśmy z postkomunizmem. Że to wszystko w jakiś sposób się załamuje i ja to odbieram jako zmianę społeczną przede wszystkim. I to jest najgorsze. I teraz wracając do tego Tocqueville'a, no po prostu ja uważam, że na te, to jest moja różnica z fatalistami historycznymi, ja uważam, że na te długie procesy rewolucyjne, nawet jeżeli jest długi cykl zmian rozpisany na to tak zwane, jak to Rafał cytuje wiceprezydenta Rabieja, etapowanie, prawda, nawet jeżeli się tak rozpisze, to na ten proces można oddziaływać. Ja tego bronię po prostu, zasady, że na ten proces można oddziaływać. Jak? No, no, ja uważam, że jeżeli Parlament Europejski obraża Polskę podwójnie i tym, co mówi o polskim prawie 11 listopada i tym, że mówi to 11 listopada, w nasze święto narodowe, no ja uważam, że trzeba odpowiedzieć. I uważam, że taka metoda, tym bardziej, że Polska naprawdę dzisiaj jest w stanie zbudować polską partię w Europie, jeżeli będziemy mówili do Europy. No ale no, można nie odpowiadać. Ja właśnie w całej książce bronię tezy, że trzeba odpowiadać, można odpowiedzieć i że tak naprawdę nierealistyczne, to znaczy nie biorące pod uwagę faktycznych konsekwencji, jest przeczekiwanie tego typu problemów, satysfakcjonowanie się
nawet lawinowymi wygranymi, jak wygrana Nixona, nie pamiętam, czy z McCarthy'm, czy z McGovernem, bo to on jeden w 68 roku, był drugi w 72. No w każdym razie to była lawina, no, lawina, że wygrał. To było jedno z największych zwycięstw w historii amerykańskich wyborczych. Ale to zwycięstwo wyborcze jednocześnie było tak naprawdę nie interwencją w kontynuację rewolucji, której nie zatrzymano. Ale ja mam takie pytanie, bo wydaje mi się, że to trzeba pogłębić właśnie ten wątek, bo z tej książki mam wrażenie wynika taki, czy jest taki przekaz, że to nie tylko liberałowie i lewica wyhodowali jakby pewien rodzaj nowego barbarzyńskiego pokolenia, ale że sama prawica niejako wychowała to pokolenie, nie egzekwując prawa, które sama Rzeczpospolita ustanowiła. Tu oczywiście jest przykład ten centralny, można powiedzieć, prawa, podstawowego prawa sprawiedliwości, czyli że ochrony ludzkiego życia, tak, tego bezbronnego. Moim zdaniem autor stawia to pytanie, czy prawica też nie jest współodpowiedzialna za ten stan, relatywizując nieustannie problem ochrony życia do kwestii światopoglądowej, indywidualnego sumienia posłów itd., itd. Oczywiście, że mamy procesy społeczne, które są niezależne, tak, od siły politycznej, ale jeżeli uważamy i wierzymy, że polityka ma pewien sprawczy taki element, to jest to pytanie do rozważenia, czy mogli panowie się do tego może jakoś odnieść. Tu chyba więcej było na ten temat w książce Dysydent w państwie PiSu. Tak? Popis, tak. Dysydent w państwie PiSu i oczywiście tak, jest, no to wydawało mi się, że jakoś tam wyartykułowałem, ale może się dzisiaj wyrażam niejasno. Te życiodajne wartości, bardzo mi się podoba to określenie, no, które tutaj w książce pada. Te życiodajne wartości nie mogą być przedmiotem gry i rzeczywiście jest w to wpisane, taka no, dyskretna, może tutaj nienachalna krytyka Prawa i Sprawiedliwości, które trochę tą drogą właśnie brytyjskich konserwatystów podąża. No może nie aż tak, ale właściwie nie wiadomo, czy gdyby w Polsce było duże ciśnienie na legalizację związków tymczasowych, a przy okazji, bo to tak nie żadne partnerskie, tylko to chodzi po prostu o powrót do średniowiecznego konkubinatu jako niższej formy małżeństwa, gdzieś tak 1000 lat się cofamy do prawa frankońskiego. Więc gdyby w Polsce był taki silny nacisk na to, żeby to zalegalizować i przy okazji jednopłciowe konkubinaty podnieść do równej rangi z rodziną, z małżeństwem, które ma swoje zadania, a także jest instytucją prawa cywilnego, co jest istotne w tej całej rewolucji, niszczono kompletnie, to ja nie wiem, jakby się nasi politycy zachowywali. Natomiast właśnie przykład ochrony życia jest tutaj świetnym przykładem, gdzie w imię świętego spokoju, niezadrażniania, schodzenia z drogi, może to tak trochę taktycznie rozumianego, no nie będziemy walczyć o te sprawy, bo będziemy coś innego tam załatwiać, przechwytywać ministerstwa, w których jest realna władza. Nie wiem, ale tak, nie, to zostało tutaj, tu widzimy wyraźnie, że w Polsce też na te choroby cierpimy, że takie rzeczy zasadnicze zostają odłożone nie na zasadzie nie wycofujemy się z podstawowych rzeczy, ale no musimy, tak powiem, kompromis jakiś zawrzeć, bo coś tam. Nie, po prostu zostawmy te sprawy, nie dyskutujmy o nich, to jest w tej chwili politycznie nie popłaca, coś takiego. No, na pewno, tylko jest, no, jakby to oskarżenie jest dwustronne, tak? Bo z jednej strony ja zawsze właśnie wszystkie teksty Marka Jaruka śledzę, czytam i kibicuję i się z nimi zgadzam, a z drugiej strony ktoś może powiedzieć, no dobra, no ale były marszałek Sejmu jest dzisiaj poza polityką i pisze felietony, no i tak się kończy trzymanie się wartości w polityce i upieranie się przy wartościach, zamiast wykazywania się elastycznym kręgosłupem i zręcznością, prawda, w tym, że dzisiaj linia jest taka partii, a jutro linia jest taka partii. Powiem szczerze, ja nie mam odpowiedzi na tę sytuację. Znaczy wiem, że odpowiedź człowieka jest taka, że lepiej być poza polityką niż być w złej polityce. Natomiast być może jest też odpowiedź taka, no lepiej robić politykę na
50% wartości niż oddać pole całkowicie. Nie wiem. Ta książka jest pewną odpowiedzią jednostkową oczywiście, natomiast tak to czytelnik się musi zastanowić, co z tym zrobić. Ja czasem pozwolę się tu nie zgodzić zarówno z przedmówcą, jak i z autorem trochę. Po raz pierwszy z autorem. Otóż ja mam... Ja się od razu nie zgadzam, ale najpierw powiem, w czym się zgadzam. Zgadzam się w tym, i to jest właśnie komplikacja sprawy, że żyjemy w świecie, który fetyszyzuje pewne bardzo doraźne metody badawcze, niby z badania społecznego, które w rzeczywistości badają naprawdę powierzchnię zjawisk i w ogóle źle interpretujemy. Chodzi o te stwierdzenia, czy ludzie są za tym, czy za tamtym. To pisze o tym bardzo mocno autor Marek Jurek. To znaczy, dowiadujemy się, ludzie teraz wszyscy są za obroną granic, a jutro będą przeciw obronie granic. Nagle okaże się 20% z niewiadomych względów w ciągu parunastu dni zmieni zdanie. Okaże się dlatego trochę inaczej. Pytania postawione w innym kontekście, coś się zupełnie innego zdarzyło, ale ludzie to sobie skojarzyli, w ogóle odpowiadają na nie całkiem takie pytania, jakie dostają. A więc, ale z tego chodzi mi o to, że z tego wynika, że my stajemy wobec pewnej enigmy. My nigdy do końca nie wiemy, jakie to społeczeństwo jest, choćby dlatego, że ono nigdy nie jest. Ono się staje, ono jest w trakcie ruchu. Nigdy nie jest takie, że ludzie mają krystaliczne, gotowe poglądy. No, są pewne fundamentalne rudymenty, które wolniej ulegają zmianie, ale generalnie to wcale nie jest takie oczywiste i w ogóle ludzie nie są spójni w swoich poglądach, w związku z tym... Więc z tym wszystkim się zgadzam i że w związku z tym ulegać takiej presji doraźnej, to jest najgorsza rzecz możliwa. Ale Rafał powiedział, że no są rzeczy nienegocjowalne. Nie ma takich rzeczy. Przepraszam bardzo. W polityce takich rzeczy nie ma. Dlatego, że gdyby tak było, to by nie było polityki. Wtedy nie byłoby potrzeby polityki. Wtedy by istniała czysta moralność. A polityka zakłada, my oczywiście polityka jest po to, żeby wcielać pewne ideały, pewien ład aksjologiczny, ale wcielać roztropnie, czyli jesteśmy skazani na to, żeby próbować negocjować, porozumieć się z tymi ludźmi. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, mówimy o sprawie aborcji. Przypuszczam, jak tu wszyscy jesteśmy, uważamy je za zło. Używamy często przy okazji dzieciobójstwo. Czy my naprawdę do końca traktujemy to serio? Nie. Gdybyśmy do końca traktowali serio to byśmy żądali takiej samej kary jak za morderstwo. Czy ktoś w tej chwili to żąda czegoś takiego? Czy jakikolwiek polityk, przepraszam, powiem brutalnie, przy zdrowych zmysłach powiedziałby, proszę bardzo, musimy wprowadzić takie samą odpowiedzialność karną za aborcję jak za zamordowanie człowieka? I to pokazuje, że ta sprawa, ja świadomie użyłem sprawy najbardziej drastycznej, ale pokazuje, że nawet w tej sprawie ta cnota roztropności jest niezbędna. My musimy wielokrotnie rezygnować z iluś dóbr po to, żeby nie stracić więcej, żeby osiągnąć. I w tym sensie polityka jest sztuką. To nie jest nauka, to jest sztuka, to jest zdolność, bo nie ma żadnych gotowych form. Zresztą z tą nauką społeczną, z naukami społecznymi, to zostawmy na boku, bo byśmy za daleko nie zaszli, które w ogóle są sprawą umowną. Ale jeśli to... Ja mam wrażenie, że właśnie tutaj trochę autor nie docenia tego aspektu, bo to jest bardzo ostre oskarżenie obecnie rządzących. Ja uważam bardzo mocno oskarżenie, wielokrotnie słuszne. Uważam, że słuszne jest w ogóle postawienie tej fundamentalnej sprawy, że obecna władza za mało widzi politykę w kategoriach idei, znaczy fundamentalnych, i gdzieś je usuwa, że niby to deklaruje, ale w rzeczywistości w mniejszym sensie. No ale jednocześnie mam wrażenie, że nie dostrzega pewnych realnych problemów, z jakimi się borykają ci ludzie. To znaczy, to nie mówię tego po to, żeby usprawiedliwiać, ale mam wrażenie, że jak gdyby opisania, myślenia o tym, bo przepraszam bardzo, my tak łatwo oskarżamy władzę, a ja się pytam, a gdzie są ruchy społeczne?
te pro-liferskie. Co się nagle stało z tymi ludźmi, kiedy wyleźli barbarzyńcy na ulicę? Przepraszam, przed Trybunałem Konstytucyjnym wcześniej były bez przerwy manifestacje i oskarżano Trybunał Konstytucyjny, że morduje ludzi, a że Julia Przyłębska jest jak Hitler. Dosłownie pojawiały się takie. Przepraszam, jak dzieci ludzie się... Co się z nimi stało w momencie, kiedy Lempart ze swoją hałastrą tam wyszła? Zniknęli, więc w związku z tym też temu warto by się przyjrzeć i też warto by to zanalizować. Te najlepsi stali pod kościołami. Tutaj najlepszy przykład Mariana Piłki, który stał pod świętym, znaczy i pod świętym krzyżem. Ale ja nie mówię, że było takich pojedynczych. Nie sprowadzajmy tego do indywidualnych. Nie chodzi o wyjaśnię Bronek moje stanowisko, dlatego że on jest dosyć skromny w gruncie rzeczy. Ja oczekuję przede wszystkim od tego, jestem zwolennikiem, znowu tak wychodząc od tych ogólnych filozoficznych założeń, ja jestem zwolennikiem tego wyglinowskiego różnicowania, żeby być świadomym zarówno realności zasad, jak i praktycznych zobowiązań i tego, jak można je realizować i tak dalej. Że one tak naprawdę, te realne zasady są odrębne, a konkretyzują się w ograniczonym materialnym stopniu w konkretnych aktach. Ja oczekuję przede wszystkim dzisiaj od państwa polskiego, bo ja mówię, no słuchałem tego, co Rafał mówił. Mam niestety złą wiadomość i o tym będę pisał. Ja przejrzałem głosowanie z tej rezolucji aborcyjnej 11 listopada i to jest dopiero, słuchajcie, szok. Bo parę lat temu, jak spojrzymy na Platformę, to oni byli na prawym skrzydle EPP właściwie. Można było powiedzieć, że to na tle tej eurohadecji, która przyjęła kulturę skrajnej lewicy, oni się sytuują na prawym skrzydle. A teraz, słuchajcie, ogromna większość za poprawką taką, która domagała się stworzenia funduszu europejskiego, to jest postulat Millera zresztą, stworzenia funduszu europejskiego finansującego zagraniczne aborcje, czyli tak naprawdę zachęcającego do przestępstw i tak dalej, głosowała ogromna większość EPP. Ja to mówię niechętnie, bo wielokrotnie z nimi w Parlamencie Europejskim polemizowałem. Ogromna większość EPP. Natomiast w tej mniejszości, która głosowała za tym, połowa to byli Polacy. No. To jest dobijające, ale połowa to byli Polacy i jeszcze oprócz tego Róża Thun, która dzisiaj już jest w Renew, w frakcji liberalnej, bo przeszła do Hołowni i ona też głosowała za tym, mimo swoich tygodnikowo powszechnych korzeni i tak dalej. I to jest naprawdę, słuchajcie, jakiś kompletny szok. Natomiast ja wiem, czego oczekuję po prostu od państwa polskiego jako takiego. W pierwszym rzędzie, pierwszy krok, to jest identyfikacja z polskim dorobkiem prawnym. Dlatego ja mówię tego, doczekiłabym tego, że jeżeli mamy pewien dorobek prawny, jeżeli w ogóle mówimy, że on jest optymalny, niektórzy mówią, że jest nieprzekraczalny i tak dalej, to ja przede wszystkim oczekiwałbym uzasadniania tego, mówienia, że jesteśmy dumni, bronienia go, tej egzekucji, o której Rafał mówił też, czy Tomek chyba mówił, o tej egzekucji prawa. To jest bardzo ważne, ale w pierwszym rzędzie identyfikacji. Bo na przykład wielu krytyków Orbana mówi, że Orban w niewielkim stopniu w tej sferze zmienił prawo. Natomiast Orban z zasadami, nawet kiedy mówi, dlaczego nie zmienił, jak w takim ostatnim wywiadzie dla jednej ze słowackich gazet, on właściwie otwarcie identyfikuje się z zasadami. Mówi o tym, nawet jeżeli wyjaśnia to, o czym Bronek mówi, to ten gradualizm, to, że w pewnym zakresie, że zawsze cele realizujemy w pewnym zakresie. Polska w traktacie wersalskim cele narodowe też zrealizowała w pewnym zakresie. Gdańska Polska nie miała, w pewnym zakresie, prawda? On wyjaśnia, jakie są zasady i tak dalej. I tego bym oczekiwał. I obrony polskiego prawa, bo powtórzę jeszcze raz. No, uważam, ta książka nie jest skierowana w intencji, chociaż jest wiele gorzkich słów. Ona jest takim raczej apelem do odpowiedzialności wszystkich polityków. Im bliżej mojego stanowiska stojących, tym bardziej. Do autorefleksji i tak dalej. A ona nie ma intencji jakiegoś budowania jakiejś wielkiej polemiki i tak dalej. Natomiast pierwsza rzecz, to po prostu potraktujmy poważnie to prawo, które mamy. I w tym wymiarze jego stosowania, ale również w tym orędziu międzynarodowym. Bo moim zdaniem, jeżeli premier, dlaczego ja publicznie wyrażając ogromne uznanie dla premiera za tą polemiczną stronę mowy z establishmentem europejskim, w czasie tego ostatniego wystąpienia w Strasburgu zwróciłem uwagę, że wprowadził wątki ogólne, armia europejska, tam już nie chcę tej polemiki otwierać, bo to polemizujemy od dawna, ale
Skoro wprowadził wątki inne, to zupełnie zrozumiałe było tego, że w przeddzień ataku na Polskę, bo na drugi dzień miała być debata, ta przygotowanie rezolucji aborcyjnej, oni tak sprytnie zrobili to wcześniej, wtedy, kiedy premier był, a uchwalili 11 listopada. No, musieli wybrać, musieli zrobić w Polsce prezent na 11 listopada i uchwalili teraz. Ale debata była wcześniej. No, dlaczego nie w przemówieniu, które ma 33 minuty, ja kiedyś czytałem wystąpienia publiczne, miałem felietony radiowe też, więc wiem dokładnie, że jedna minuta to jest 3,5 tysiąca znaków ze spacjami. Czyli 30 tysięcy ponad to jest 35 tysięcy, to jest ponad 100 tysięcy znaków przemówienie. No dlaczego nie można 2 tysięcy znaków, 3 zdań na przykład poświęcić na tym, że tak, my będziemy bronić tego prawa, tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to albo tu nie ma między nami różnicy, bo ty też mówiłeś, że w tej sferze powinniśmy działać odważnie. To są moim zdaniem to są moje przede wszystkim dwa postulaty. Oczywiście, że prawo wymaga zmian. Przecież profesor Zoll o tym mówił jako szef Komisji Kodyfikacyjnej zarządu Tuska i tam go Tusk pogonił jako własnego doradcę w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ale mówię, zanim dojdziemy do tego, co w prawie trzeba zmienić, no to pierwsza rzecz, identyfikujmy się z jego zasadami, bo no jak mówi Herbert, no komu ja gram, no po co się wprowadziliśmy, żeby ono po coś było. I ta egzekucja powinna być podwójna. Egzekucja zwykła prawna w kraju, stosowanie i tak dalej, odnoszenie kolejnych problemów, które stają, one stają bez przerwy do tego dorobku prawnego. I drugie, mówię, no to orędzie europejskie, bo my naprawdę możemy mieć... Norwid postulował polską partię w Rosji, skoro Rosja ma rosyjską partię w Polsce. No ale my dzisiaj możemy mieć przede wszystkim polską partię w Europie naprawdę. Możemy mieć polską partię w Europie, jeżeli odważnie potraktujemy, mówię, to o co walczyliśmy przez pierwsze 15 lat niepodległości, to co się w istocie toczył spór z postkomunizmem i tak dalej, jeżeli potraktujemy serio i afirmatywnie, więc ja to odbieram właśnie jako stanowisko pragmatyczne. Oczywiście przyjmuję każdą krytykę, ale to nie jest stanowisko oderwane od realiów. Ja uważam, że tym pierwszym konkretem, do którego się powinniśmy odnieść, jest stosowanie polskiego prawa i dumne prezentowanie tego prawa. No, a już mówię, nie przedłużając, polska polityka praw człowieka. Ja uważam, że w tej dziedzinie, skoro jest ta cała polityka praw człowieka w wymiarze uniwersalnym, to Polska powinna mieć swoje stanowisko, ono nie jest izolowane, bo my mamy naturalnych partnerów i że warto w tą problematykę wchodzić z własnym, konkretnym orędziem. No, to jest mniej więcej przesłanie tego, co pisałem. Ja chciałbym jeszcze jedno takie pytanie, ale to zaraz oddam Ci głos. Czy do pana Bronisława Wittsteina, bo... Ciekawi mnie, czy uważa pan i w jakimś sensie też przyjmuje pan może takie stanowisko, że jednak polska centroprawica musi zaakceptować rewolucję, tylko ją trochę powstrzymywać, tak? Czy to jest taka nasza przyszłość? Nie, przepraszam. Nie. Czy ja coś takiego zasugerowałem choćby kiedykolwiek? Nie, pytam, bo jestem ciekawy, jak pan myśli, jak pan rozumie Panie swój Boże, pewien taki pragmatyzm, tak? Ja z bardzo wielu przyczyn. Wiesz, w żadnym wypadku tego nie powinna robić. Wiesz, dlatego, że ja jestem, zresztą tu się zgadzam z Markiem Jurkiem, jestem indeterministą, po pierwsze, ale choćby, bo to z różnych stron, jeśli nawet jest jakiś determinizm, to my nie jesteśmy w stanie go rozpoznać. My nie mamy takiej pozycji, gdzie my rozpoznajemy wydarzenia historyczne. My w bardzo krótkiej skali rozpoznajemy wydarzenia historyczne i zaczynamy je traktować jako już naturalny bieg. Widzimy, co się dzieje przez kilka lat i zawsze powiem taki, no, śmieszyło mnie tak właśnie, narastała przestępczość w Stanach Zjednoczonych, coraz więcej ludzi zabijano, no to my to ekstrapolujemy i wyraźniamy sobie, że niedługo wszystkich ludzi zabiją. No to jest tak mniej więcej tego typu myślenie. No to jest po prostu nonsens zupełny. W związku z tym, że jak w ogóle ma się pewien trochę większy dystans, no to wtedy widać, jak bardzo my się potrafimy mylić. Ale to znowu nie zmienia tego, że powinniśmy patrzeć na to, jak świat wygląda, jak się zmienia, jako się do tego dostosować. Ale nie w tym sensie, żeby ulegać, broń Panie Boże. Nie, ja w ogóle ja bym takiej prawicy zupełnie nie chciał, no bo po co mi taka prawica? Do niczego. Ja chcę taką, która mi właśnie będzie odwrócić ten proces. Tyle w związku z tym. Ja już mógłbym się bardzo długo
bo mnie to dotknęło do żywego, że ktoś mi może takie pytanie zadać. Proszę wybaczyć. No, no, było trochę specjalnie postawione. Pytanie, czy istnieje, no, to pytanie zawsze. Jeszcze, znaczy, ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie sprawa ochrony życia jest dobrym przykładem, żeby tutaj się nie zgodzić z Bronkiem, który wygłosił taką tezę głęboko mi obcą, że wszystko jest w polityce negocjowalne. Otóż jest granica negocjowalności. I na przykład tutaj myśmy rzeczywiście nie zauważyli pewnej rzeczy. Inaczej powiem. W wypadku aborcji tą granicą jest stwierdzenie, że to jest zło. I możemy się teraz spierać, w jakich sytuacjach to jest mniejszym złem. Ponieważ rzeczywiście no, w żadnej sprawie to nie jest tylko tak, że teoretycznie można by się domagać takich sam kar za zabicie dziecka nienarodzonego, jak za morderstwo z premedytacją. Nie ma jednej kary za morderstwo, prawda? Są rozmaite wymiary od zabójstwa nieumyślnego przez ze szczególnym ograniczeniem i tak dalej. No dobra. Ale, no, ale często afekty wchodzą i tak dalej, prawda? Jasne, ale chodzi mi o coś innego. Także zgadzamy się z tego, że zabicie człowieka jest złem, a jednak czasami się zgadzamy na to, że go czasami trzeba zabić. Że policjant może zabić przestępcę, chroniąc prawo, mienie, życie ludzkie, że żołnierz może zabić w obronie ojczyzny i tak dalej. Więc powiedzmy, możemy się na różne takie, o takich różnych rzeczach dyskutować, że na przykład większość Polaków stwierdzi, że w momencie zagrożenia życia matki, gdy trzeba wybierać, jest to tragiczny wybór między jednym życiem a drugim, to życie matki jest ważniejsze. Większość też uważa, chociażbym z tym dyskutował, że jeżeli to dziecko jest poczęte wskutek czynu zakazanego, czyli gwałtu kazirodztwa, to jego własna wina, że się tak poczęło i też mniejszym złem jest jej usunięcie i tak dalej. Ale nie wchodząc w te szczegóły, jest kwestia, no na pewno się nie można zgodzić, że można to zło usprawiedliwić zabiciem dla wygody, bo de facto tym jest żądanie aborcji na każde żądanie. Po prostu tak, no to jest dla wygody. Natomiast zauważmy, jak lewica zmieniła diametralnie narrację w ciągu kilku lat. Jednak jak boje o ustawę się toczyły, kompromis aborcyjny i tak dalej, to wszyscy zwolennicy aborcji mówili, no tak, to jest zło, ale przesłanki społeczne, ale coś tam, ale zakaz tego nie powstrzyma, to trzeba edukacją, to właśnie nie zakaz. Nieprawda. Zakaz powstrzymuje, czego najlepszym dowodem jest, co się dzieje. Ostatnio patrzyłem na statystyki Wielkiej Brytanii. Rok do roku tak. Idzie do góry liczba zabójstw nienarodzonych dzieci. Dlaczego? No bo jeżeli to jest dopuszczalne już nie jako zło, tylko teraz oni nagle mówią, nie, aborcja jest okej. Okay. To jest po prostu fajna sprawa. Poczujesz się lepiej, jak ta pani, co miała za małe mieszkanie, opowiada, że prawda, się to zrealizowała się jako kobieta, jest fajnie. Wchodzi nowe pokolenie. To nowe pokolenie się dowiaduje, że to jest taki hamulec bezpieczeństwa. Po prostu możesz się pozbyć problemu. Dla poprzedniego pokolenia no, mogło być mniejszym złem, no bo staraliśmy się, uważaliśmy, ale jest wpadka. Ale to pokolenie teraz, to jemu się nie chce nawet pigułki zażyć, ani już nie mówię powstrzymać się od seksu, ale tej gumki założyć. A po co? Jak się będzie wpadka, to się weźmie i do tego. To jest jakby bezpieczna, legalna aborcja, jest prawem człowieka do nieponoszenia swoich praw. I tu jest gdzieś moment, kiedy zostało przegapione to, żeby jasno i wyraźnie powiedzieć nie. Możemy dyskutować, kiedy jest mniejszym złem i przesłanka eugeniczna. Na ile, ja myślę, że tutaj politycznie schrzaniono sprawę, bo tak naprawdę wystarczyłoby rozporządzenie odnośnego ministra zdrowia, że syndrom Downa nie może być traktowany jako przesłanka do aborcji, ale to już jest osobna historia. Ale tu już nie mówimy o przesłankach, nie mówimy o mniejszym, że tylko nagle mamy do czynienia z ludźmi, którzy kolejne pokoleje wychowują i to jest właśnie barbarzyństwem, w przekonaniu, to jest fajne, masz prawo zabić w imię swojej wygody. Mimo, że w tak zwanym międzyczasie wiedza medyczna poszła tak do przodu, że nikt przy zdrowych zmysłach nie może utrzymywać, że dziecko w łonie matki jest częścią jej organizmu. Jak
powiedzmy w czasach, kiedy się ten spór zaczynał, bo teraz to jest foliarstwo, jeżeli ktoś mówi, że coś, co ma zupełnie inne DNA oryginalne, jest częścią organizmu o innym DNA. Prawda? Rafale, ale się być może ja się jak niefortunnie wyraziłem, co mnie dziwi, przecież ja nie mówiłem, że negocjowalny jest porządek aksjologiczny. Nic takiego nie mówiłem, ja mówiłem o polityce, tylko o polityce. To wiemy doskonale, że to jest zło i to doskonale, tego nie można kwestionować. Porządek polityczny polega na czymś innym, na tym, że czasami nie sposób realizować dobra, nie sposób, czy też można w małym stopniu realizować, czasami nie można zapobiec. O tym mówiłem i że w związku z tym w tym wymiarze politycznym i tylko politycznym, w żadnym wypadku nie w aksjologicznym, do głowy by to nie przyszło, więc być może to jakiś błąd w moim wyrażeniu się, co za to przepraszam. Nie, ja wydaje mi się, że nie przekręcam, to jest, nie atakuję, chodzi mi o to, że właśnie w porządku politycznym gdzieś tam jest jednak taka granica, którą partia prawicowa musi postawić. I powiedzieć, trudno, żebyśmy mieli przegrać wybory nawet, czy stracić jakieś inne ministerstwo. Ale dobra, no spór być może jest tutaj pozorny. Też mogę zgodzić, że nie jest ostatecznym, tylko mogę zgodzić, zgadzam się, że nie jest ostatecznym celem partii wygrywanie wyborów, bo gdyby tak było, to nam nie miałaby żadnej tożsamości. Właśnie to jest coś takiego. Tak jest na Zachodzie i to jest po prostu przerażające. To oznacza koniec polityki również. O polityka zakłada, że prawda, że jest specyficzną sztuką, ale jest w jakimś celu robiona, a nie w tym celu, żeby ludzie sobie zdobywali władzę. To nie jest gra. Może to tylko oznacza koniec demokratycznej polityki w takim sensie, jak myśmy przywykli. Nie, koniec polityki w każdym sensie, takim, jak definiowali Arystoteles, Święty Tomasz i w ogóle wszyscy ci, którzy o tej Cyceron, wszyscy, którzy o polityce pisali. Politykę się po coś robi. Polityka jest zabieganiem o dobro wspólne. Możemy je rozmaicie rozumieć, ale kiedy przestajemy o to zabiegać, no to zaczyna być taką sofistyczną grą o władzę czysto, prawda? No ale to wtedy to nie jest polityka, tylko to jest dobro indywidualne, które traktuje się tak jak zdobywanie pieniędzy. To jest polityka Machiavelliego. No. Nie, tu ja się nie zgodzę. Jak Machiavelli walczył o dobro wspólnoty bardzo specyficznie rozumiane i można powiedzieć perwersyjnie, ale ja napisałem kiedyś Chrystiani teraz taki swój komentarz, bardzo osobisty, do kategorii wartości nienegocjowalnych Benedykta XVI. Znaczy taki, że źle się je rozumie, jeżeli nienegocjowalność oznacza to, że nie można negocjować. Dlatego, że negocjować trzeba było wycofanie wojsk niemieckich z Polski, nawet zakończenie II wojny światowej. Trzeba negocjować i zarówno rokowania o przerwanie działań wojennych prowadzili i alianci zachodni i Sowieci nawet. Oznacza tylko tyle, że w tych negocjacjach, bo polityce zawsze muszą towarzyszyć negocjacje, z pewnych rzeczy nie rezygnuje. I tu myślę, między nami wszystkimi nie ma sporu żadnego, bo polityka wymaga, nawet realizacja rzeczy koniecznych wymaga rozmów, przejścia i tak dalej. Chyba Marian chciał coś powiedzieć. No, właśnie rozmawiałem już godzinę. Ja zachęcam naszą drogą publiczność też, żeby się włączyła. Ja jeżeli mógłbym porównywać takie analogie historyczne, to myślę, że rzeczywiście to, z czym mieliśmy rok temu do czynienia, to jest bardziej przypomina rewolucję 5 roku, a nie rewolucję październikową. W jakim sensie? Otóż jesteśmy świadkami właściwie do dwóch rzeczy chciałbym się odnieść. Pierwsza rzecz to jest kwestia pewnych procesów społecznych. Dlatego, że wszystkie badania na przykład religijności młodego pokolenia pokazują dramatyczny spadek religijności. To jest kwestia uczestnictwa w praktykach, to jest kwestia nauczania religii. Niedawno słyszałem w jednym z kościołów, że w tej parafii jest szkoła, w której w pierwszej klasie szkoły podstawowej mniej niż 50 dzieci idzie na religię. Z czym mamy do czynienia i czego było wyrazem to, co rok temu obserwowaliśmy na ulicach miast? Otóż z jednej strony ogromne wykorzenienie kulturowe, z drugiej strony rzeczywiście zupełna barbaryzacja. I to są pewne procesy społeczne, z którymi mamy do czynienia. I to jest, jeżeli patrzymy w kategoriach długofalowych, no to jest zupełnie ponura perspektywa, bo mamy rzeczywiście jakiś bunt barbarzyństwa po prostu, które nas czeka. Ale sprawa jest o tyle gorsza, że w moim przekonaniu nie ma na to żadnej reakcji. I źródłem tego braku reakcji ja widzę
w pojmowaniu polityki jako sztuki. To jest zasadniczy historyczny spór między filozofią klasyczną a filozofią nowożytną, jeżeli chodzi o politykę. To, co wprowadził właśnie Machiavelli. Arystoteles i święty Tomasz jasno mówią, że polityka to jest przede wszystkim kwestia, że tak powiem, wyborów moralnych, a kwestia sztuki jest sprawą następną. Co dzisiaj, z czym mamy dzisiaj do czynienia i co tak na dobrą sprawę różni Platformę od PiS-u? Tak na dobrą sprawę obie to są partie władzy, tylko zasadnicza różnica między Platformą a PiS-em, że PiS jest dużo inteligentniejszą partią, że PiS daje sobie sprawę z różnych uwarunkowań i te uwarunkowania jeszcze bierze pod uwagę. A Platforma jest po prostu partią głupców. W dosłownym tego słowa znaczeniu, że nie liczy się, myśli, że to, co jest mniejszościowe, że będzie większościowe po prostu. I w tym sensie Platforma, że tak powiem, poszła zupełnie, że tak powiem, stała się partią skrajnie lewacką, skrajnie, można powiedzieć, rewolucyjną. Problem jest jeszcze głębszy, bo w gruncie rzeczy zawsze mieliśmy oparcie w Kościele, a dzisiaj mamy do czynienia z przejęciem tego samego myślenia, które jest w polityce, przejęciem przez episkopat. Rok temu właściwie episkopat milczał. Ja nie mówię już o Stolicy Apostolskiej, bo to jest zupełny dramat, ale co więcej, mieliśmy do czynienia z haniebnym listem tak zwanych prostych księży, którzy w gruncie rzeczy opowiadali się za aborcją. I na ten haniebny list nie było żadnej reakcji episkopatu. Dzisiaj mamy, że tak powiem, różne podobne zachowania. To, co dawniej ten Kościół był tą opoką, żeby przychodziły takie czy inne fale, ale te fale rozbijały się o Kościół, dzisiaj mamy do czynienia z zupełnym kryzysem. I można powiedzieć, że jesteśmy w sytuacji, jeżeli można używać analogii historycznych, takich, jakie opisują księgi machabejskie, że następuje proces helenizacji Żydów pod rządami Antiocha IV Epifanesa. Oczywiście należy rozróżnić helenizację, która miała wówczas miejsce, od tej, która miała w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, bo ona miała zupełnie inny charakter. Na czym polegała ta helenizacja z Antiocha IV? Na utracie własnej tożsamości. Jedyną odpowiedzią, jaka była, to był Matias i jego syn Juda, którzy powiedzieli, że trzeba walczyć po prostu. To była jedyna realna odpowiedź, jak się okazało, odpowiedź skuteczna na przeciwstawienie się tej rewolucji, że tak powiem, dziś byśmy powiedzieli, że mamy do czynienia rewolucją nihilizmu w pełni słowa tego znaczeniu. Ale wtedy to była, że tak powiem, rewolucja utraty tożsamości przez Żydów w II wieku przed naszą erą. I to były postawy powszechne, i jeżeli chodzi o zachowania, że tak powiem, no, może trudno mówić o arystokracji, ale w każdym razie powszechne wśród tamtejszych Żydów. Na to była bardzo jasna odpowiedź. I w moim przekonaniu taką dzisiaj musimy dać odpowiedź. Dzisiaj jest potrzeba trafienia do tego, o czym pisała ta pani w księgach machabejskich. Justyna Malanowska. Justyna Malanowska, tak. Że trzeba dać odpowiedź, jaką dali Machabeusze w Izraelu, po prostu systematycznej walki, dlatego że mamy jeszcze, że tak powiem, jakiś potencjał, do którego możemy się odwołać. To pokazało również rok temu w tych nielicznych grupach, które wezwał pan Wąkiewicz do obrony kościołów. To widać było, jak się przeciwstawił kwestii, że tak powiem, rezygnacji z niepodległości w kwestiach konstytucyjnych. I w moim przekonaniu to jest spór zasadniczy cywilizacyjny, który dzisiaj, w moim przekonaniu, jak w soczewce, zobaczyliśmy na portalu w polityce reakcję na śmierć Turczoka. To jest zasadnicza różnica cywilizacyjna między chrześcijańskim stosunkiem do śmierci, jakie tam zostało wyrażone przez tą Straż Narodową, a tym, z czym mamy do czynienia w kręgach dziennikarskich, że tak powiem, w kręgach tak zwanych opiniotwórczych i po jednej czy po drugiej stronie. Bo w gruncie rzeczy ta rewolucja dotyka zarówno tych, którzy są po tej lewej stronie, jak i po tej prawej stronie. Jedni i drudzy się upodabniają. To jest proces, który jest niezwykle niebezpieczny. Ja uważam, że trzeba po prostu
dać tą odpowiedź, jaką ta pani Justyna Melonowska. Melonowska. I że jedyną metodą, to jest jedyna metoda walki po prostu, bo wtedy można odwołać się do tego, że to jest jedyna metoda, żeby zapobiec temu procesowi, który miał miejsce zarówno we Francji po 68 roku, jak i w Wielkiej Brytanii, przepraszam, w Stanach Zjednoczonych, gdzie wygrały partie prawicowe, ale te partie zostały skolonizowane. A tutaj trzeba dać odpowiedź przeciwko tej całej tendencji kolonizacyjnej, a to jest odpowiedź cywilizacyjna po prostu. Chcą się panowie odnieść? Jeżeli można, to bym się odniósł polemicznie. Oczywiście nie polemicznie w sensie generalnym, bo moim zdaniem trzeba walczyć z tą rewolucją, która w tej chwili, z którą mamy do czynienia, bo to jest rewolucja w skali światowej. Ja ją nazywam rewolucją, znaczy ideologią, ona jest prowadzona przez ideologię emancypacyjną. Ona nie jest nazwana, ja ją nazywam emancypacyjną, ponieważ słowem kluczem jest emancypacja. Pisałem o tym wiele razy w tej książce. I przepraszam, że się poreklamuję, bunt i afirmacja, to w dużej mierze ona jest temu poświęcona. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że ja się nie zgadzam, że PiS i Platforma to są te same partie. Co do tej inteligencji, to ja nie wiem, bo my nie wiemy. My nie wiemy, czy Platforma akurat nie stawia dobre rzeczy, czy rzeczywiście te ośrodki opiniotwórcze, bo im chodzi o władzę, czy te ośrodki opiniotwórcze nie zdążą przekuć tego naszego społeczeństwa na swoje kupce. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale my tego nie wiemy. No na razie im się to jednak stopniowo trochę udaje. Więc to zawieszam w tym momencie kwestie, którzy są mądrzejsi w tym pragmatycznym, znaczy takim utylitarnym sensie. Natomiast różnica jest absolutnie fundamentalna. Z jednej strony mamy do czynienia z partią, która... No, Platforma Obywatelska jest partią, która reprezentuje establishment. Reprezentuje establishment. Reprezentuje trzecią, establishment, ten postkomunistyczny trzeci RP i w całości się podporządkowuje jego oczekiwaniom. I ona jest od tego. I wystarczy ten kawałek władzy. Tak jak w sensie podporządkowuje się establishmentowi wewnętrznemu i zewnętrznemu europejskiemu. I uznaje, że Polska absolutnie powinna się rozpłynąć w Europie za cenę tego, że tam oni dostaną jakieś frukta i jakieś synekury w tej wspólnej Europie. I że wprawdzie będą na niższym poziomie, bo będziemy skolonizowani przez te góry, ale i tak będą rządzili tutaj tubylcami. Zupełnie jest inna postawa PiS-u, który mówi, że oczywiście można mieć zastrzeżenia, można krytykować PiS, i tutaj mówię jeszcze raz, zgadzam się z tym. Zgadzam się, że wielokrotnie w sprawach, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jest zbyt kapitulancki PiS. Ale zasadnicza różnica jest jak na dłoni. PiS mówi, my chcemy Unię Europejską traktujemy jako związek suwerennych państw i akceptujemy ją dotąd, dopóki my tej naszej suwerenności jesteśmy w stanie w tej Unii bronić. Czy to robią skutecznie, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa. Mi chodzi o te podstawowe rzeczy. Tu jest fundamentalną wartością jest wspólnota narodowa. I o tym się cały czas mówi, się to akcentuje. I wyliczałbym jeszcze inne. Nieprzypadkowo PiS jest traktowany, prawda, jako ten czarny lud w Europie, ten reprezentant właśnie tego strasznego, archaicznego, nacjonalistycznej postawy. I to nie jest przypadkowo. Ja się obawiam, że w momencie, kiedy się krytykujemy, nie zgadzamy z polityką, to zbyt łatwo wrzucamy do jednego worka i mówimy, nie, to nam nie odpowiada politycznie, w związku z tym szukamy takiego ugrupowania, które będzie w całości realizowało nasze słuszne postulaty. No, efektem tego jest też de facto rezygnacja z polityki. Ja chcę... Marek Jurek, proszę. Ale jedno słowo tylko. Ale jedno słowo. Ja powiedziałem, że jest jedna zasadnicza różnica. To jest kwestia inteligencji. Dlatego, że Platforma jest partią ludzi mało rozgarniętych umysłowo po prostu. Natomiast PiS bierze pod uwagę istniejące realia, tylko te realia ewoluują. I jeżeli spojrzymy na politykę europejską, to gdyby PiS został zaakceptowany przez establishment europejski, a takie szanse, że tak powiem, przecież dlaczego była zgoda na traktat lizboński, który rzeczywiście degradował Polskę w Unii Europejskiej? To nie zrobił Tusk, to zrobił Lech i Jarosław Kaczyński po prostu. Dlatego, że mieli nadzieję, że zostaną zaakceptowani.
te koncepcje armii europejskiej, ta zgoda na ten wspólny dług europejski. To jest oczywiście PiS wie, kogo ma za sobą w postaci elektoratu i nie zrywa więzi, ale przy tej polityce ten elektorat też ewoluuje, niestety ewoluuje w tym złym kierunku. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. PiS jest dużo inteligentniejszą partią, jeżeli chodzi o utrzymanie władzy, niż Platforma, i to jest zasadnicza różnica. Ale jeżeli patrzymy na koncepcję partii politycznej, to w gruncie rzeczy dla jednej i dla drugiej to jest przede wszystkim partia władzy, a nie wybór etyczny czy cywilizacyjny. Marek Jurek. Znaczy ja chciałem się do zupełnie innego wątku Mariana tej interwencji odnieść, znaczy tego wątku mechabejskiego, bo moim zdaniem trzeba dwie rzeczy odróżnić. Ja też bardzo cenię książkę Justyny Melonowskiej, tylko o momencie mechabejskim możemy mówić w wymiarze duchowym i religijnym. Bo rzeczywiście jest tak, że coraz więcej jest, spójrzmy na to, co się dzieje w Niemczech, że autorytety katolickie przestają bronić wiary. No to jest taki moment mechabejski, to wymaga oddolnej reakcji, uświadamia właściwie odpowiedzialność każdego człowieka, im większy ma wpływ, no jeden się może, wszyscy się powinni modlić, ale niektórzy się mogą wypowiadać i tutaj to zachodzi. Natomiast ja bym tego nie odnosił do całości życia narodowego, bo ja po prostu jeszcze o tym też piszę. No, nie chcę rezygnować z państwa. Bo moim zdaniem, jeżeli jest sytuacja taka, że ma dojść do jakiejś, nie wiem, wszystko się ma rozegrać w kryterium ulicznym, między dwoma grupami społecznymi, to by świadczyło o tym, że jest państwo upadłe. Natomiast ja mówię tylko o tym cały czas, że oczekuję interwencji państwa, bo uważam, że państwo jest, państwo polskie w ogóle, no jest i państwo jako takie, no jest najskuteczniejszą i jedyną realną alternatywą dla globalizacji. Globalizacja chce zniszczyć, projekt ideologicznej globalizacji chce zlikwidować państwa. On ma dwa wymiary, ten antyreligijny, duchowy i tak dalej, likwidacji suwerenności narodowych. A tymczasem no, jedynym czynnikiem, który gwarantuje nam kontrolę nad naszą przyszłością, i to wcale nie jest tak, jak mówili przeciwnicy Brexitu, że to jest jakiś slogan, nie. Jedynym czynnikiem gwarantującym społeczną wolność ludzi, to znaczy kontrolę nad naszą przyszłością, jest państwo. W każdej sytuacji, czy kryzysu wewnętrznego, czy kryzysu zewnętrznego. Ja uważam, że absolutnie nam nie wolno rezygnować z tego, że mamy oczekiwania w stosunku do swojego rządu narodowego, że opinia publiczna musi adresować nasze działania i cała aktywność opinii publicznej powinna być nastawiona tak czy owak na wywołanie właściwych reakcji polskiego państwa wobec wszystkich wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych. Bo jeżeli my z tego zrezygnujemy i stwierdzimy, że jest taki jakiś moment, nie wiem, jakiś powstańczy i tak dalej, że wszystko rozgrywa się w starciu jedynie prądów opinii i tak dalej, a państwo jest już nieczynne, no jest obserwatorem albo jest nieczynne, to już przegraliśmy. Ja uważam, że jest kwestia tego, żeby pracować, walczyć, zabiegać o reakcję właściwą politykę państwa polskiego, bo to jest największa zdobycz naszego pokolenia, cokolwiek byśmy nie mówili. No i o to przede wszystkim chodzi. Tutaj bym nie mówił, że jest jakiś moment taki powstańczy. W wymiarze duchowym całkowicie się zgadzam i to mówię, dlatego też cenię bardzo, bardzo, bardzo książkę, te pisma machabejskie pani Malonowskiej. Głos proszę pan Artur Zawisza, tylko prosiłbym o zwięzłość. Postaram się w tej grupie, tutaj Mariana Terakie, kilka uwag. Pierwsza jest pewną zagadką, że człowiek taki, jaki go znamy, widzimy, Marek Jurek, pogodny, pisze książki tak niepogodne. Nie tylko ta obecna, ale wspomniany tutaj jest jeden w państwie popis, z tych książek i ogromny smutek. Ale szczęśliwie bije też nadzieja, proszę, z tytułem innej książki napisanej, ale tłumaczonej tak przez Dorka Jurka w swoim czasie. No i ta nadzieja niech nas tutaj ożywia, bo też ona z nich przebija. Po drugie, ta spójność książki, na którą rektor Wittgenstein zwrócił uwagę, to ona wynika, myślę, z tego, że ta książka pisze się latami. Tu mamy teksty z 2016 roku, ale ona się pisze wręcz dziesiątkami lat, bo Marek Jurek znowu go znamy i widzimy, no jest tym takim no, symbolicznym wręcz apologetą, obrońcą cywilizacji życia, no tym politykiem, który właśnie uczynił z tego zagadnienia fundament polityczności. No i
siłą rzeczy pisząc, mówiąc, przepowiadając, no, przez lata od 80. XX wieku, by trzeba powiedzieć, przez następne 40 lat, tak, do dzisiaj tę książkę, chcąc, nie chcąc, piszę. Trzecia uwaga, ten tytuł jest mylący, powiedzmy, że świadomie mylący, bo on nas odsyła do tych rewolucjonistów, no, których nam łatwo krytykować, tak, panią Lempardet Consortes, no, ale treść jest idąca dalej niż tytuł, co już w tej dyskusji wybrzmiało, no, Marek jest stanowczym, grzecznym, może nawet grzecznionym, ale stanowczym krytykiem prawicy. No i właśnie to jest treść tej książki, a więc krytyka tych niedoszłych kontrrewolucjonistów, którzy przez to zaniechanie, omisjone, no właśnie nie uczynili tego, nie czynili tego dzień po dniu, tydzień po tygodniu, co najmniej przez te 100 godzin, co czynić powinni. Stąd zresztą autor książki jest często nielubiany przez wielu polityków i centroprawicy, i radykalnej prawicy. Jak tu gdzieś wszyscy dyskutujemy, to się spotykamy z głosami takiej niechęci, no bo to jest taki rodzaj wyrzutu sumienia tego stanowczego, spokojnego, ale konsekwentnego krytyka, no, który widzi, jak nie ma tej prawdziwości, jeśli by tak to można powiedzieć, no to dostrzega i o tym pisze. Przedostatnia uwaga jest taka, to wątpliwość rektora Ziemkiewicza, czy z kolei autor książki jest, no, takim, to słowo nie padło, ale nieudanym politykiem, bo ten znak zapytania stawał, no to tu trzeba powiedzieć, że Marek jest człowiekiem sukcesu. 4 kadencje posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, co prawda to 10 lat, bo jeszcze były skrócone, kadencje w Parlamencie Europejskim. W międzyczasie przewodniczący, potem członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To jest niesamowita historia bardzo pragmatycznego polityka, który urząd za urzędem zdobywa i jeszcze te urzędy sprawując realizuje cele polityczne, przynajmniej w jakimś istotnym zakresie. I uwaga ostatnia, no bo oczywiście w tej historii sukcesu, no, jest ten moment, który był, no, tym takim dramatycznym przełomem, czyli rezygnacja z funkcji marszałka Sejmu. No ale to by trzeba powiedzieć tak, że nie było października 2020 roku, gdyby nie kwiecień roku 2007. Tak bym na to patrzył, bo jednak, i to ostatnie minuty optymizmu, jednak miała miejsce rewolucja tego 22 października ubiegłego roku, jednak ten, mówiąc pewną tam, prawda, parafrazą, ten cel na historii został te co najmniej 5 minut cofnięty, gdyby chcieć się do teorii progresywizmu odwoływać, że ta kontrrewolucja miała miejsce, mogę dziękować. No ale właśnie nie byłoby wydarzeń października, tych pozytywnych wydarzeń października 2020, gdyby nie, no, na swój sposób heroiczne wydarzenia kwietnia 2007 roku, czyli rezygnacji z funkcji marszałka Sejmu, bo to tkwiło jak cierń w świadomości prawicy, w świadomości jednego z bohaterów tej książki, prezesa Kaczyńskiego, no i gdzieś tam widać zadziałało w ukryty sposób, ale w dobrym skutkiem. Pan Kacper Kita, tak, chciał zabrać głos. Ja mam głosy. Jedno pytanie. Pan Kacper Kita. Proszę, dziękuję za głos. Ja chciałem krótko... Kacper Kita. Tak, dziękuję, o to proszę wstawienie. Ja chciałem krótko też trochę występując tutaj jako reprezentant swojego, powiedzmy, pokolenia, tych 20-parolatków, które, jak pan poseł Łukasz słusznie zauważył, jest w dużym stopniu wykorzenione i doświadczone tym barbarzyństwem. No więc z czego wynika moim zdaniem to 100 godzin samotności, które jest tytułowe dla książki marszałka Jurka? No właśnie z tego szoku, to co mówił redaktor Ziemkiewicz. Z tego, że politycy, którzy podejmowali te decyzje o tym, żeby tej aborty zakazać, po prostu, no, nie spodziewali się takiego wylewu barbarzyństwa. Tak, my wszyscy się praktycznie tego nie spodziewali, panowie się tego nie spodziewali, praktycznie nikt się tego nie spodziewał na szeroko pojętej prawicy, że ta barbaryzacja doszła już do takiego etapu, że dla tych ludzi prawo do tego, żeby zabić swoje nienarodzone dziecko jest jakąś kluczową wartością i że są w stanie to robić w tak żałośnie wulgarny sposób. Także nie mają już absolutnie żadnych pozytywnych treści ani pozytywnej formy innej niż po prostu wulgaryzm pod adresem partii rządzącej. Z czego to wynika, to, że takie zjawisko zaszło, tak, że jakaś istotna część polskiego społeczeństwa została wykorzeniona i jest po prostu doświadczona tą toksyną, wynika z tego, że to, co powiedział marszałek Jurek, ten kompromis wojtyliański po prostu okazał się nieprzekazywalny dla kolejne pokolenia,
ponieważ no, Jan Paweł II po prostu z tych czy innych przyczyn dla ludzi mojego pokolenia już jakimś kluczowym autorytetem w życiu nie jest, tak jak był nim dla panów pokolenia. I tak po prostu jest, że to jest postać, która jest tak bardzo stara na pomnikach i tak dalej, że trzeba się czymś super popularnym w kulturze młodzieżowej jeszcze za czasów, kiedy ja byłem nastolatkiem, żeby z niego kpić. Z tego, jak bardzo jest promowany, dlatego że po prostu trzecia RP wychowała de facto ludzi, młodych ludzi w chustce aksjologicznej. I w chustce aksjologicznej, wobec tego, że z jednej strony jest chustka aksjologiczna, z drugiej strony jest aktywne działanie zachodniego nihilizmu, musimy z jasno powiedzieć, że dzisiaj tym zagrożenie cywilizacyjne, tożsamościowe napływa niestety do nas zachodniej popkultury, zachodniej polityki, zachodnich mediów. Po prostu robi swoje wobec bierności tej jeszcze jakkolwiek chrześcijańskiej, związanej z dorobkiem cywilizacji zachodniej części polskiego społeczeństwa trzeciej RP. Wobec tej pustki aksjologicznej nie dało się, moim zdaniem, zresztą też stawiałem taką tezę w swoich tekstach na portalu Nowy Ład, po prostu nie dało się już dłużej trwać, ponieważ od momentu, kiedy PiS doszedł do władzy, Platforma, która wcześniej też wyznawała mniej więcej ten kompromis wojtyliański, zaczęła coraz bardziej iść na lewo. I dzisiaj... Gdyby panie redaktorze, ja wiem o konsensusie wojtyliańskim, nie o kompromisie, tylko o konsensusie wojtyliańskim, że do pewnej ograniczonej kwestii spraw się zgadzamy. No i tylko o to mi chodziło. Tak. Konsensus wojtyliański już został wypowiedziany. I to są te rzeczy, które tak naprawdę były niewypowiadane głośno ani przez Michnika, ani przez Kaczyńskiego, że pewne rzeczy są elementarne, takie jak to, że zresztą Michnik mówił ostatnio w TVN-ie, że Polska jest niewyobrażalna bez katolicyzmu i te odniesienia do chrześcijaństwa są czymś fundamentalnym dla polskiej wspólnoty. To zostało wypowiedziane, ponieważ wyrosła nam grupa nihilistyczna, negująca po prostu permisywizmu i barbarzyństwa, które przyszły wraz z zachodnią popkulturą. I wobec tego jedyną sensowną odpowiedzią jest oczywiście jakaś kontrofensywa. I teraz moim zdaniem powinniśmy przekierować naszą dyskusję przede wszystkim na to, żeby się zastanawiać, jaka powinna to być kontrofensywa, ponieważ jedynym sposobem na to, żeby docierać do ludzi, którzy są ludzi wszystkich pokoleń, bo nie, absolutnie nie należy się zafiksować na młodzieży, do ludzi wszystkich pokoleń, którzy są mniej lub bardziej dotknięci nihilizmem, jest i permisywizmem, jest jasna afirmacja tego dorobku cywilizacyjnego na podstawie, który jest niewątpliwie po prostu z Polską, przez państwo, to o czym mówił marszałek Jurek, i przez ośrodki opiniotwórcze, to o czym mówił redaktor Wilcztajn, że po prostu po 68 roku, który według mnie też jest najlepszym porównaniem dla zeszłego roku u nas, po 68 roku we Francji, o czym z marszałkiem Jurekiem dużo żeśmy rozmawiali i nagrywali, po prostu ta prawica ulegała ośrodkom kulturotwórczym, mówiąc tak ogólnie. Nie trzeba myśleć na tym, żeby stawiać konkretne zadania polskiemu państwu, wywierać na niego presję, powinniśmy mieć ileś konkretnych postulatów i jednocześnie ileś konkretnych treści i ileś konkretnych pomysłów na to, jak wspierać ośrodki kulturotwórcze, media, fundacje, cokolwiek. Tutaj panowie są na pewno mądrzejsi ode mnie, żeby przeanalizować przy uniwersytetach, chociażby jak przejąć uniwersytet, bo w tej chwili już jest już totalnie, że największe uniwersytety w Polsce promują ideologię gender, LGBT i tak dalej. Tak? To już się dzieje. Co możemy zrobić, mając instrumenty państwa, bo jednak naprawdę jest dla mnie zupełną aberracją wyważenie tego, że władzy jest partia, która chociażby to, co mówił, o czym mówił Artur Zawisza, te kontrrewolucje przeprowadziła, zerwała ten demoliberalny paradygmat, że przesuwamy się albo na lewo, albo wcale. PiS jest poniekąd zakładnikiem tego, że w to wszedł, że przeszliście na Polskę, LGBT i tak dalej. Musimy się zastanawiać nad konkretnymi sposobami tego, żeby państwo polskie i ośrodki kulturotwórcze nastawiać na kontrofensywę, na afirmację tego dorobku cywilizacyjnego, żeby odpowiadać po prostu na to, że na to, co robi ta postmodernistyczna, antycywilizacyjna lewica. Moim zdaniem powinniśmy przede wszystkim myśleć o konkretnych sposobach, jak powinniśmy to robić.
Ponieważ mieliśmy trzy referaty zamiast trzech pytań, to zakończymy. Pytanie duże, pamiętam. Jest pytanie, co dalej? No nie, to może co dalej, co powinniśmy zrobić? Chciałem uzupełnić, żeby była pełna. Ale czy będzie też referat? Nie, podałam się tylko pytanie zadam. Otóż, proszę panów, nie słyszałem tu jasnego poglądu, że ta rewolucja, ja bym ją nazwał rewolucja pełzająca, to z takim sformułowaniem miałem do czynienia, kiedy mnie wyrzucano w stanie wojennym z Ursusa, to sekretarz partii powiedział, że jestem dobitnym przykładem pełzającej kontrrewolucji. Do pułkownika Basy, który był wtedy komisarzem, zarządcą komisarycznym. Tak. No więc chciałem zwrócić uwagę, że nikt nie zwraca z was, panowie, uwagi na to, że wraz z tą pełzającą rewolucją mamy promocję braku szacunku do prawa. Ja nie spodziewałem się, że pięciokrotnie aresztowany w komunie, trzykrotnie wyrzucany z pracy, że będę musiał odnajdywać w socjalizmie jakiś miejsc korzystniejszych od tego systemu, który jest. I dostrzegam go, ze wstydem muszę publicznie o tym powiedzieć. Kiedyś szedłem z kolegą, studentem, obywatel, studiowaliśmy akurat na Politechnice Warszawskiej i potknął się o chodnik, a wtedy chodniki mieliśmy w Warszawie nierówne jak więc potknął się i zagnął, a w pobliżu stała lodzia. Przypominam, to taka milicjanka, która miała taki piękny, długi uniform, dlatego kojarzoną ze sprzedażą lodów. Miała gwizdek, odejął za gwizdka, a poprosiła mojego kolegi i wlepiła mu mandat 50 zł. Ja się pytam, czy już teraz można takie bluzki uprawiać w Polsce? Przecież nie słyszałem, żeby prawo w tym zakresie się zmieniło. Czy już można pluć na chodniki? A to jest to pytanie? To, pan sobie... to jest właśnie pytanie. To może pan sobie nie wykładu, 20 sekund pytanie. Panie Marszałku, 2007 rok, zrobił pan coś, czego nikt nie zrobił wcześniej, ani później w polskiej polityce. Był pan drugą najważniejszą osobą w kraju i w imię wartości rezygnuje pan z tego. Chyba nikt później tak nie zrobił, że jak pan postawił na zasady i tak dalej. Mija 14 lat, jesteśmy trochę w innej sytuacji. Wojna dezinformacyjna putinowska w Polsce. Mamy wojnę hybrydową na granicy z Białorusią. Za chwilę będzie prawdopodobnie rozpierducha na Ukrainie, wszystko wskazuje na to, na informacje wywiadowcze. Inflacja szalejąca, COVID, gospodarka. Czy pana zdaniem w tym momencie, myśląc jako państwowie, powinniśmy dalej ani kroku w tył, tylko podkręcać ofensywa i ta wojna ideologiczna polsko-polska, czy może warto na moment, nie mówię, żeby się wycofywać, czy zakopywać, ale tak pragmatycznie... Czy przez minutę. Słucham? Nie, no ja już na to pytanie odpowiedziałem. No, ja wierzę w państwo polskie przez cały czas i uważając, dokładając do tego, o czym Bronek mówił, o czym pan Kacper Kita i inni dyskutanci, no poza wszystkim, no to nie kwestionując innych elementów, no ale widzimy zasadniczą różnicę socjologiczną między obecną władzą a obecną opozycją. Ta różnica socjologiczna polega na tym, że władza, Marian podał wiele zastrzeżeń i tak dalej, chce prowadzić politykę z tą częścią społeczeństwa, a opozycja przeciwko tej części społeczeństwa, które ma zmysł interesu narodowego, ale to nie zmienia faktu, że ja uważam, że trzeba odbudować zmysł państwa i cieszą mnie te wszystkie głosy, które o tym mówiły, no bo alternatywą dla destrukcji suwerenności idącym za tym destrukcją naszej polskiej kontroli nad ładem moralnym, społecznym i tak dalej. Alternatywą nie są tylko prądy opinii, spory europejskie i tak dalej, tylko państwo polskie, które jest w stanie to gwarantować. I tutaj to ja już na to pytanie odpowiedziałem. Mandaty popieram jak najbardziej. Mandaty popieram, uważam, że do tego, że istnieje prawo obywatelskie do ładu audialnego, no żebyśmy nie słuchali pewnych rzeczy i uważam, że absolutnie społeczeństwo ma prawo do tego, wszyscy mamy prawo do tego, żeby w tramwaju nie słuchać bluzgów na przykład i tak dalej, które na ogół nie mają barwy politycznej, bo to różni pijani ludzie i tak dalej. Może krótkie pytanie do panów, które też wybrzmiało tutaj częściowo w głosach, to znaczy co teraz, tak, wobec tej rewolucji, tak? Czy to jest tylko, ta książka jest tylko takim głosem przedśmiertnym naszej cywilizacji chrześcijańskiej, polskiej?
czy może być jakaś jej kontynuacja, tak, wobec też zmian socjologicznych, jakie postrzegamy. Może pan, redaktor. No, ja zupełnie nie, tak, po pierwsze ani autor nie chciał tutaj wydawać przedśmiertnych westchnień, tylko raczej zaapelować, wskazać pewne problemy. I cały czas to, co tu mówimy, powtarzając, że jesteśmy indeterministami, że jesteśmy przeciwko jakimś fatalistycznemu podejściu do historii, że to wszystko są jakieś przesądy, absurdy i niczym nieuzasadnione. W związku z tym pytanie, co ja myślę, że jest niesłychanie ważne, żeby tak jak ta książka mówi, żeby PiS, rządząca partia, bo ja bronię, że to jest w tej chwili ta partia, która reprezentuje nasz narodowy interes. Oczywiście można stwierdzać, że ułomnie, można zarzucać, ale to jest właśnie ta partia, która się przeciwstawia. Po drugiej stronie mamy, co zresztą widać teraz w tym konflikcie granicznym, prawda? Jeżeli ktoś może tak dalece abstrahować od interesów. Wiadomo, że oni, prawda, głosują przeciwko tym umocnieniom na granicy, posłowie opozycji, dlatego, że nienawidzą PiSu i liczą, że się przewróci w kontekście tego konfliktu, ale jeśli tak dalece się abstrahuje od interesu narodowego, no to świadczy, co to są za ugrupowania. W związku mamy polityka jednak jest sztuką możliwego, a my taką partię, więc oczywiście należy na nią naciskać, żeby ona pilnowała zasad, trzymała się tych swoich i większy, dla mnie jest podstawową sprawą jest to, co się w małym stopniu dzieje, to znaczy ta walka o kulturę. Co tutaj państwo robicie, no bo wydajecie pisma, to wszystko jest, ale można by zastanowić się, jak próbować to przełożyć na taką szerszą politykę, bo ja tego nie widzę. Znaczy taki pewien program polityczny szerszy, bo ja tego nie widzę. To jest jeden z moich największych zastrzeżeń do rządzącej partii, że występuje się z jakimiś takimi mrzonkami, zrobimy film hollywoodzki o naszym bohaterze. Zamiast przyjść z programem, zmieniamy charakter polskiej kinematografii i wychowujemy nowych twórców, prawda? W jakiś sposób, to trzeba zaplanować, pomyśleć, bo to nie jest oczywiście takie oczywiste, takie jednoznaczne. To jest dla mnie w jakimś sensie, na przykład przy całej debacie o reformie sądownictwa, która moim zdaniem jest niezbędna i w ogóle ten problem z wymiarem sprawiedliwości jest problemem nie tylko naszym, to jest też z fundamentalnych problemów naszej wojny cywilizacyjnej, ponieważ te środowiska sędziowskie, no już nie ma czasu o tym mówić, ale stały się rzecznikami tej rewolucji i te środowiska, a prawo stało się, to co się nazywa prawem, stało się systemem nowego totalitaryzmu, takiego specyficznego, miękkiego, który zaczyna kontrolować wszystkie sfery życia i usiłuje narzucić nam, pewien ten nowy porządek we wszystkich wymiarach. W związku z tym również tutaj, oprócz tego, że się wymyśla, choćby się najlepsze ustawy wymyślało, to nie w tym rzecz, albo nie tylko w tym rzecz, tylko rzecz w tym, żeby próbować jak i zastanowić się, skąd pojawią się i w jaki sposób zbudujemy te nowe środowiska prawnicze, które będą kierowane innymi imperatywami niż próba wprowadzenia doskonałego, racjonalnego ładu. No ale to jest takie pytanie dość fundamentalne. Się zmagamy z nim na każdym poziomie, w każdym sensie. Każdy z nas się zmaga w tym, zarówno w tym, co pisze, jak to, co próbuje organizować. Pytanie właśnie, co można proponować rządzącym w tej chwili. To się upieram, że no, jeżeli patrzymy w skali europejskiej, to uważam, że wcale tak źle jednak nie mamy. To po prostu teraz o głos Rafała Ziemkiewicza, a potem podsumowanie Marka Jurka. Leninowskie pytanie, co robić? Odpowiedź, 5 minut na odpowiedź. Tak to. Nie, ja może
jedną rzecz tutaj chciałem zwrócić uwagę. Ja oczywiście też zgadzam się, że do komunistów trzeba strzelać, jak to Mackiewicz pisał. Myślę, że się wszyscy z tego zgadzają, że niekoniecznie zaraz dosłownie, ale tylko pytanie, czy to rzeczywiście są komuniści, w sensie, czy to jest rzeczywiście rewolucja. W takim sensie rewolucja potocznym, czyli rozpierducha, to tak, ale w sensie politycznym to ja bym nie porównywał. Jednak bolszewicy stworzyli jakąś nową religię, która wydawała się atrakcyjna. Tutaj ktoś wręcz użył takiego określenia rewolucja nihilizmu, co jest no, samo w sobie sprzecznością, ponieważ nihilizm jest niszczący, rewolucja jest próbą wprowadzenia jakiegoś nowego porządku zupełnie. A tutaj żadnego porządku nie ma tak naprawdę. Co było 2 lata temu w szpicy rewolucji, to już zostało pożarte. Już nawet Margot jest, który strollował totalnie przecież wszelki feminizm i nawet homoseksualistów, bo to już to test tego załatwiło LIG. A te już też jest nieaktualne, bo już jest I czy coś takiego. To poszło w takie absurdy, że my tego nie śledzimy. Więc, TERF kontra nie trans. Tak, tak. A teraz już jakiś będzie super TERF, co czasami ma smutne dla rewolucjonistów skutki. No ta pani Kathleen Stock, zwariowana feministka z Uniwersytetu w Sussex, która musiała uciekać tam, prawda, bo jej chałupę chcieli podpalić. Musiała wijać, jak nie przymierzając, ambasador Izraela z London School Economics. Także ta rewolucja, no, mówię, w sensie potocznym, tak, tam się tak, ale nie, to nie jest sytuacja jakiejś jednolitej właśnie nowej religii, która ma swoją międzynarodówkę, ma Stalina, tylko raczej, no, nie chcę rozwijać rzeczy, kto ciekaw, napisałem całą książkę o tym, zostało to strollowane, kompletnie i rozwalone. I jednej rzeczy nie zauważamy, na czym ten chaos polega, z czego on się bierze, skąd to pokolenie pozbawione aksjologii tak naprawdę. A ja się spytam, czy była apka Wojtyła na smartfona? Nie była i nie ma. I może dlatego młode pokolenie niewiele o niej wie, bo przecież dokonała się po prostu rewolucja technologiczna, która zmieniła całkowicie komunikację, która stwierdziła, że nowe pokolenie nie ma kontaktu ze starszym, że odwieczna jakaś taka linia, że dzieci słuchały rodziców lepiej czy gorzej, albo wychowawców, to oni w ogóle nie żyją w innym świecie, w którym nas nie ma, bo my w ten świat nie umiemy wejść, bo to jest, no, a oni swoimi narzędziami nas nie sięgają, w związku z czym mózgi im się kompletnie porozwalały, co nie znaczy, że będą rozwalone zawsze. To jest jakaś, wydaje mi się, istotna słabość niedostrzegania rewolucji technologicznej. W książce Abigail Schreier, którą serdecznie polecam, o szaleństwie transowym, prawda, Irreversible Damage, świetna tam książka, że ona cytuje badania socjologiczne, gdzie jak w 2008 roku coś się stało i od tego momentu jest dosłownie ten skyrocketing, jak mówią Amerykanie, gwałtowny wzrost wszystkich przerażających zjawisk w młodym pokoleniu. Samookaleczenia, samobójstwa, depresje, dysforie płciowe, czy jakby takie quasi dysforie płciowe, czyli te właśnie szaleństwo uciekania z tożsamością, że jestem niebinarna, jestem innej płci i tak dalej, to wszystko leci po prostu w górę. Co się stało w 2008 roku? Smartfony weszły i wszyscy mają smartfony, poza dziećmi Gatesa czy Zuckerberga, bo ci milionerzy pilnują, żeby ich dzieci smartfonów nie używały. Z tego samego powodu, dla którego reżim chiński wprowadził na przykład ustawę, że wolno grać godzinę w tygodniu w grę komputerową dzieciom i wprowadził ustawę zwalczającą, jak to oni nazwali, propagowanie zniewieściałości, czy zakazującą w chińskich mediach propagowania zniewieściałości. Gdzieś tu jest. Znaczy nie mamy takich narzędzi oczywiście, żeby zakazać dzieciakom grać w gry komputerowe po całych dniach. Może i szkoda, ale ich nie mamy. Więc ponieważ nie mamy armat, trzeba myśleć o czymś innym. No, więc to jest jeszcze uzupełnienie trochę do tego, co redaktor Kita powiedział, że tak, trzeba się skupić właśnie na wynalezieniu, wymyśleniu metod dotarcia, walki, odwojowania, odzyskania. Bo to nie zdarzy ci młodzi, znaczy z mojego przekonania,
człowiek się męczy, jak nie ma żadnych wartości. I to nie jest tak, że ci młodzi ludzie nie chcą mieć żadnych wartości i żyć w pustce aksjologicznej, bo pustka aksjologiczna boli. Tylko nikt na razie nie jest w stanie, bo oni no, sami sobie mają dać wartości, no to tak jak baron Münchhausen, który się sam za łeb wyciągnął z bagna, ale on był jedynym, któremu się to udało. Ja tylko chciałem, żeby wybrzmiały dość fundamentalne różnice między nami. Otóż ja twierdzę, że to jest rewolucja, to jest spójna ideologia, która nie ma 10-20 lat, ale która została wypracowana bardzo długo i tworzyła się, że nieprzypadkowo nastąpiła fuzja liberalizmu, co się wcześniej wydawało zupełnie absurdalne, liberalizmu z lewicową takimi ideologiami lewicowo-rewolucyjnymi, że to jest dopiero spójne, rozpoznanie przez liberałów de facto, co znaczył ten projekt antropologiczny, indywidualistyczny projekt antropologiczny, który przeciwstawiał się tradycyjnej kulturze Zachodu. Oni byli wychowani w zupełnie innej kulturze, co nie zdawali sobie sprawy z konsekwencji tego, co proponowali. To teraz te pokolenia dopiero wyciągają wnioski z tego, ale to już analizując, co oni proponowali, można to wszystko odnaleźć potencjalnie w ich projekcie. To jest, ja nazywam to ideologią emancypacji właśnie dlatego, że ona proponuje człowieka samotworzącego się, emancypującego się z tradycyjnej kultury, odrzucającego tradycyjną kulturę, w najlepszym wypadku traktowaną jako drabinek, do której wspięliśmy się naszego wyższego, obecnie etapu, więc należy odrzucić, a w gorszym, a w ostrzejszym wypadku jako system opresji, z której się uwalniamy, a więc jest czymś złym. I jest to wszystko oczywiście niezwykle spójne, co nie znaczy, że ma jedną księgę świętą, bo ma wiele świętych ksiąg, ma wielu świętych proroków, ale oni wszyscy mniej więcej mówią to samo. I jak wszystko, i to nie jest przypadkiem, że oczywiście oni ze sobą walczą, tak jak wszystkich ideologiach rewolucyjnych, gdzie się eliminowało tych mniej radykalnych, którzy nie rozumieli, a w ogóle przeciwników pod tym hasłem się eliminowało. Rewolucja nihilistyczna to jest termin Rauschninga, którym on opisywał nazizm, ale to jest typowe dla myślenia rewolucyjnego, ponieważ rewolucyjne myślenie zawiesza tradycyjny porządek jakikolwiek, również aksjologiczny, w imię doskonałości, którą jesteśmy w stanie zrobić. W związku z tym odrzucamy moralność jakąkolwiek w imię... I w związku z tym ten nihilizm jest wpisany w to oczywiście, ten nihilizm, którego celem jest to oczyszczenie się, zbudowanie nowego człowieka i nowego świata, z oczywiście z wszystkimi paradoksami, ponieważ my nie wiemy, co to znaczy ten nowy człowiek, dlaczego, w oparciu o co my mamy go budować. Przepraszam, rozgadałem się, że chciałem po prostu powiedzieć po to, żeby zaznaczyć naszą różnicę. Moim zdaniem jest to bardzo spójna, nie reprezentowana przez jedną partię, ale przez układ taki sieciowy, oligarchiczny, który wykorzystuje tę ideologię dla umocnienia i zdobycia, dla zdobycia i umocnienia swojej władzy. Marku, podsumujesz głosy? Dziękuję bardzo. Ja odpowiem na pytanie też, no co dobra robić? No, po pierwsze, no, uważam, że zawsze dobra zmiana musi być dobrą kontynuacją, to znaczy budować na bazie tego, co się udało zbudować, również tak a propos tego, co pan Kasper Kita mówił, no przekonać młode pokolenie, że warto kontynuować, bo konserwatyzm jest filozofią narodów szczęśliwych, ale to nie znaczy, że narodów, którym się powodzi, tylko ludzi, którzy umieją się cieszyć z tego, co mają, którzy potrafią się identyfikować z tym, co mają. Więc mówię, więc trzeba to, co nam się udało wywalczyć, pomnożyć i tak dalej, no i robić rzeczy konkretne, o których mówię, no sprawy takie jak w planie geopolitycznym. No. Skromny postulat i oczekuję na jego realizację szybkie zawarcie dwupaństwowego traktatu z Węgrami na wzór traktatu w Aquisgranie między Niemcami a Francją, który odnowił stare traktaty elizejskie, to jest przez 6 lat, a odnowił 2 lata temu. Ten motor znowu włączyli. Kłócą się, no co się mówi, że mamy różnice interesów. No oni też mają różnice interesów. Niemcy i Francja, a chcą być tym motorem. Róbmy motor Europy Środkowej nie przeciwko, ale po to, żeby wspólnie działać w organizacjach międzynarodowych, czekając na inne państwa. Jakie inne państwa? No mówię, no konkretna sprawa, kolejna sprawa konkretna, Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny, jako wyraz polskiego orędzia w dziedzinie praw podstawowych.
adresowana przede wszystkim do tych 6 państw, które ciągle nie przyjęły konwencji stambulskiej. One są, no. Wszyscy nasi partnerzy wyszehradzcy. Czesi to jest specjalny przypadek, bo ich motywacje są, że tak powiem, bardziej brytyjskie, ale Słowacji i Węgrzy bardzo podobne. Dwa państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Bułgaria. Inne państwa, takie środkowoeuropejskie, jak Rumunia czy Chorwacja, których stanowisko w dużym stopniu jest takie zawieszone. No mamy tych partnerów w planie wewnętrznym, jeszcze raz powtórzę, identyfikacja z dorobkiem prawnym wolnej Polski. Namawiałem wielokrotnie prezydenta do tego, żeby występował z orędziem na przykład w Narodowy Dzień Życia. Nie z orędziem kontrrewolucyjnym czy rewolucyjnym, ale z orędziem konkretnym, mówiącym o tym, że identyfikujemy się ze swoim prawem, wskazującym osiągnięcia, pokazującym wyzwania społeczne. Krótko mówiąc, przywództwo moralne i ja wierzę w państwo polskie. No. Moim dzieciom mówię, że mój światopogląd opiera się na dwóch kanonach, na dwóch tezach. Że nasz Zbawiciel założył Kościół katolicki i że państwo polskie zawsze będzie potrzebne Polakom. To właściwie do tego się sprowadza mój tak zwany światopogląd. No, w te rzeczy wierzę, uważam, na tym trzeba budować. No i muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że nie tylko z tego, że dyskutowaliśmy, bo wiem, że w tym gronie zawsze dyskutować można, ale z tego, że się spieraliśmy. Bo jeżeli się spieraliśmy, to znaczy, że jest jakiś ruch myśli, że udało się poruszyć problemy, które są otwarte, na które trzeba odpowiedzieć, bo gdyby były odpowiedzi, to one mogłyby nie paść publicznie. Chodzi o to, żeby one padły publicznie. Czyli, że jest jakiś ruch myśli, są pytania, są wyzwania i to jest dla mnie ogromna satysfakcja. Także za to przede wszystkim Bronkowi, Rafałowi dziękuję, Tomkowi za prowadzenie tego spotkania, Państwu za obecność, słuchaczom, którzy brali udział w sieci też, a dodatkowo na koniec chcę podziękować, jeszcze dwa podziękowania złożyć Bogdanowi Kiernickiemu za wydanie tej książki i wydawnictwo Dębogóra, bo bez wydawców nie ma książek, tak jak filmów nie ma bez producentów i tak dalej. No i dla mnie ogromna satysfakcja, to już taka pro Domo Nostra, to na ręce Tomka, że mogłem tę książkę wydać w Bibliotece Christianitas, która te chyba 10 tomów, które zgromadziła w tym dwie książki Tomasza. To jest naprawdę dobry taki korpus, nie jedyny, ale będący propozycją jakiegoś stanowiska w planie duchowym tego, o czym Marian mówił, tego momentu machabejskiego. Trochę w planie politycznym, w planie kultury i dla mnie to jest, bardzo jestem dumny i to jest satysfakcja dla mnie, że swoją książkę mogłem do tych, które wcześniej tam się ukazały, dopisać. I także bardzo, bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Tak nasza dyskusja dobiegła końca, ale organizatorzy jeszcze poprosili mnie, żebym Państwa zaprosił we wtorek na godzinę 18, bo wtedy odbędzie się wieczór autorski online pana Rafała Ziemkiewicza, więc przekazuję tę informację i bardzo dziękuję panom za dyskusję. Bronisław Wildstein, Rafał Ziemkiewicz, autor Marek Jurek i ja, skromny prowadzący Tomasz Rolnicki. Pokoju. Dziękuję.